Dzień dobry, Elu. Słychać cię tutaj, Emilia, to właśnie ta, która z tobą dzisiaj rozmawiała. Pani, miło mi. Słuchajcie, więc tak. Po pierwsze, to ja się tutaj nie zgadzam, żeby inicjowano podium bez porozumienia ze mną. Maciek zainicjował podium bez porozumienia ze mną pod tytułem Kornel czy Marek, kto większą toksyną dla. Nie wiem po prostu, co to ma być, jakiś sabotaż czy co? Wam się podoba ten tytuł? No Ja nie, Pani uważam, Elu, że Maciek przyszliśmy, bo jest. myśleliśmy, że Pani będzie. Ja uważam, że Maciek jest osobą toksyczną i należało go już dawno wypierdolić z tego serwera, a nie tutaj się z nim niańczyć. A poza tym, ja byłam ostatnio na podium, to Ela zwróciła uwagę dla Janysa, że oni mają wszystko robić w porozumieniu z Elą, a cały czas ją olewają. To jest bardzo słabe z waszej strony. No nie fajnie, że nie szanują ustaleń, prawda? Że mają nie inicjować podium i nie dawać jakiejś Dokładnie. tej. Ona też tak uważam. Była rozmowa, ja to słyszałam na podium, a oni wchodzą na serwer Discorda, czując się, że to jest ich serwer Discorda, a to jest Discord Ella Gavin, Queen of the Hated, i proszę stosować się do zaleceń. Takie jest moje zdanie. No, co do Janesa, to się nie wypowiem, bo przyszłam chyba później. Nie słyszałam, żeby się wypowiadał. Nie wiem, kto tu inicjował. No, ale Maciek chociażby pozwalał na toczenie się długie rozmów na temat zdrowia psychicznego pani Eli, co wiadomo, że jest. No, pani Ela sobie nie życzy, prawda? Rozmów na ten temat. Siema. Ale w ogóle Maciek zbanował chyba z 50 jak nie więcej osób, co Janys też z mrukiem ci potwierdzą. Bez niczego zaczął, nie wiem, dawać bany. Ja bym chciała poprosić o serduszka na przedpokoju dla Janysa za bana, na którego wszyscy czekali. Jakiego bana? Nie wiem. Za serduszka. Jakaś dziewczyna tu przyszła, Ela, i po. Dała serduszka dla Janysa, a ten Maciek zbanował tą dziewczynę. Dlaczego? Maciek zbanował bardzo dużo osób, tak jakby chciał przejąć serwer czy Halo. coś, nie wiem, coś go odkleiło. Nie, no chodziło mi o ban dla mitomana. Elu, ja tylko chciałam powiedzieć, bo tutaj użytkowniczka Strix, Sza, Joanna wrzucały gify z tego filmiku, które wypuścił Psychotrop, i one tutaj mówiły, że dostały bana bez powodu, a to jest nieprawda. Możesz to jeszcze rozwinąć, tą myśl? No one wstawiały ten gify, zrobiły z tego filmiku, który udostępnił Psychotrop na swoim serwerze, w intymnej sytuacji, i one za to dostały bana, a nie za to, że pisały serduszka Elu. Przepraszam, czy ja mogłabym słówko? To zrobiła Madzia i Joasia. Czyli ta Strings, jak one się nazywają? No Strix to jest Madzia, a Sza to jest Joanna. Nie, ja czegoś. To jest kłamstwo, ja nie Nie, to widziałem nie czegoś. jest. Były takie Janys, gify. tobie nie można ufać. I Maciek za Oszukujemy to się. dał im bana akurat. Nikt nie Tutaj robi słusznie skarży dostały pyty. bana. Na pewno ta Strix, Nie czyli no, Macia. mi się wydaje, że ty ich nie lubisz i chcesz ich Nie, no wyeliminować, dlatego tak nie, gadasz. są, były gify, dużo osób widziało, więc jak tutaj zapytacie, to one za to dostały akurat No tego ja nie bana. widziałem tego. Tak, Ale to by te były gify były. wrzucone właśnie na Dobra, czy ten bufnę filmik. zamki mordę 60, no ja pierdolę. No a przecież to ja to robię w sprawie Eli, tak? Dobrze, tutaj jesteśmy na No, serwerze ale Eli klienta, i że ona tutaj daje dbamy o dobro Eli, a tutaj osoby i wrzucają takie rzeczy. O, przyszła Sza, to ona tutaj O, dzień walczy. dobry, niby pani Czubówna. Dziękuję bardzo, że masz moje zdjęcie na profilowym. Bardzo Ja mi miło. pracuję Anna Czubkowska. Tak, zgadza się. I Miło cóż w mi. związku z tym? Dumna jesteś z siebie, że rzucasz moimi danymi osobowymi? Bo ja Nie, to jest bardzo. ładny kitku. Do A widzenia. dziękuję bardzo. Ja Nazywa się bym Kubuś. mogła.
Czy ja bym mogła zabrać głos? Elu, jak widziałaś przed chwilą, to no cóż, zostałam wystalkowana przez jakieś dziwne osoby. Natomiast odnosząc się do tutaj zarzutów, które padły, to no cóż, nie hejtowałam. Natomiast broniłam tego, żeby cię nie diagnozowano online. Prawda, zgadzam się. Tam, ta pani tak mówiła. Potwierdzam. Diagnozowanie online jest po prostu bez sensu. Przepraszam, czy mnie słychać? Elka, zamknij przedpokój, co Maciuś pisał. Nie chcę zrobić. Przepraszam, czy mogę dojść do słowa? Jest taka możliwość? Ale jest ważny screen na przedpokoju. Ale jaki? Bo Maćka już nie ma, ja Maćka zbanowałam. A, no i bardzo dobrze, wszyscy na to czekaliśmy. Przepraszam, czy mnie słychać? To jest jakiś raczej fake. Słychać, tak, słuchamy. No, ja byłam przed, nie wiem, 5 minutami, kiedy był taki pan, który tak strasznie szybko mówił i się denerwował. Pan Maciek, tak? To pewnie ten pan. Tak, dostałam bana za serduszko. Nie wiem, nie znam się, ja jestem od tygodnia. Pani Elu, jeżeli pani mnie słyszy, ja bym bardzo chętnie chciała z panią porozmawiać. Prywatnie. Ja nigdy nikogo nie diagnozowałam przez telefon. Mało tego, w Polsce były wizyty online, tak? W moim kraju tego nie było. Ja bym bardzo chciała z panią porozmawiać. Ja również wychowywałam dziecko sama. Mój mąż zginął, pierwszy mąż zginął w wypadku. Kończyłam wtedy specjalizację. Również byłam wiele lat sama. Również musiałam sobie poradzić z wieloma przeciwnościami losu. Jestem neurologiem i neuroradiologiem inwazyjnym. Także no, nie wiem, czy miałabym pani pomóc w czymś od strony medycznej. Chciałabym pani z panią porozmawiać jako kobieta. To jest to wszystko, co się dzieje, jest niezwykle przykre. Powiedziałam dzisiaj na głównym takim pokoju u pani, że jest na 18+, są pani filmy. Prywatne filmy, bardzo prywatne filmy, bardzo intymne filmy. I ktoś napisał, że pani na to wyraziła zgodę. Ja rozumiem, że jest pani bardzo otwartą kobietą, ale chyba nadszedł czas, żeby troszeczkę się wycofać. Ja nie mówię, że ma pani kończyć kariery. Nie o to mi chodzi. To jest pani życie. Nikt pani nie powinien mówić, co pani ma robić, ale może czasami warto zrobić jeden krok w tył, żeby za chwilę zrobić 2 kroki do przodu. Teraz jest czas na to, aby walczyć. I pani musi mieć na to bardzo dużo siły. Ja również uważam, że należy sobie... I otaczanie się... Ja zaraz skończę, ja zaraz będę was słuchać bardzo chętnie. Otaczanie się ludźmi, którzy... Ja poprosiłam pana Macieja, proszę, nie wiem, napisać do pani, poprosić panią, że ja proszę panią o prywatną rozmowę. Możemy porozmawiać jeden raz i nigdy więcej. Pani może powiedzieć, wie pani co, no ja dziękuję, to jest nie moja sprawa, ale ten pan powiedział, że nie, że jest pani menadżerem i pani tego nie potrzebuje. Serio. No i to na tym serwerze jebie się psychologów i psychiatrów. Tak. A nie możecie mówić, nie mówcie za mnie. Nie mówcie za mnie, wiem, że L nie potrzebuje badań przez pani telefon, Elu. Jeżeli nie dam się kontaktu kobieto, a tu tylko huragan inni i Janys. Ja będę tylko słuchać. Przepraszam, to jest nie mój poziom rozmowy, nie mój poziom dyskusji. Uspokójmy się, dobra? Bo tu nie ma sensu się kłócić w tej chwili. A teraz kiedy się mili. No. Należy sobie zrobić. Wiecie, bo ja... Halo. Bo ja przez chwilę robiłam plakat taki reklamujący to podium. A kim była ta osoba, co się teraz wypowiadała? Lekarzem albo doktorem. Jak ona się nazywa? Marta. Mama Tomolicka! Ma! Ale ona już wyszła z podium? Tak, ja powiedziała, że będzie nas... Że będzie tylko słuchać. Jest radiologiem i neurochirurgiem? Neurologiem i neurologiem. Ale nazwę, jaką ma nazwę na dysku? Marta. Przez TH. Aha, i już jej tutaj nie ma, tak?
To znaczy z podium zeszła, ale powiedziała, że będzie nas słuchać, bo po prostu przekleństwa Maćka są nie na jej poziomie i ona nie będzie w taki sposób dyskutować. Dobrze, słuchajcie, ja robię tutaj taki plakat, że jestem na tym podium, skoro już jest podium, to wejdę. I teraz tak, ta osoba, ta Marta, co teraz przed chwilą się wypowiadała, to nic nie odpowiem na te uwagi, ponieważ ta kobieta rozpowszechnia kłamstwa na mój temat. Mianowicie powiedziała, że ja wyraziłam zgodę na rozpowszechnianie moich intymnych zdjęć w internecie. Absolutnie jest to kłamstwo, nieprawda. Nie rozpowszechniam takich zdjęć i nie wyrażam na to zgody. Także wszystkie jej rady, cała... No ale powiedziałaś na live, że jesteś dumna z tych zdjęć. Powiedziałam, że się ich nie wstydzę. Nigdy nie rozpowszechniałam żadnych zdjęć. No jakbyś się wstydziła, to byś usunęła. Ale usuwam. Nie jestem w stanie. Jak ona ma usunąć? Przepraszam, kiedy... ale nie mam mnie 24 godziny na dobę na Discordzie. Można tutaj dokręcić. Zdjęcia już pewnie poszły w eter, więc... Dobra, no, ale tak, że każda osoba, która będzie mi przeszkadzać w wypowiedzi, będę usuwać z podium. Dobrze? Mogę zabrać wreszcie głos? Czy mam wyjść? Czy wy wyjdziecie? Może ty wyjść. No to Infinity żegnam, tak? No, ja ciebie więc też chciałabym, chciałabym teraz coś powiedzieć przez 2 minuty, bez żebym dała radę coś powiedzieć bez przerywania, bo potem nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. Także każda osoba, która mi wejdzie w głos, to niestety ją usunę z podium. Czy to jest zrozumiałe? Jasne. Czy ja mogę prosić o zabranie głosu? Mogę prosić o 2 minuty? No więc proszę o 2 minuty teraz. I chcę po prostu przez 2 minuty coś powiedzieć, albo przez mnie postaram się zmieścić w minucie. Otóż Maciek dostał bana do wyjaśnienia sprawy. Pani, która się tutaj przed chwilą wypowiadała, że ja mam zrobić krok w tył, bo rozpowszechniam w internecie swoje rozbierane, intymne zdjęcia. Ta pani też dostanie bana, ta Marta, bo to jest nieprawda. Nie rozpowszechniam takich zdjęć, nie ma na to mojej zgody. Nigdy nie rozpowszechniałam, nie rozpowszechniam i nie będę rozpowszechniać. Jeżeli chodzi o jakieś rzekome molestowanie przez youtubera Marka lub inne osoby mojej córki, już sobie napisałam oświadczenie na ten temat, zamieszczę na Discordzie, ale nie skończyłam go pisać. Nikt nigdy mojej córki nie molestował seksualnie. Nikt z mojej rodziny, z moich znajomych, z osób, z którymi współpracowałam, nigdy nigdzie nie zostawiałam mojej córki samej. Dlatego organizowałam moje meetingi youtuberskie z Markiem w różnych miejscach w Polsce, podróżowałam. Jak byliśmy na wakacjach, to dziecku wynajmowałam osobny pokój na osobnym piętrze w pensjonacie, gdzie mieszkaliśmy. Kosztowało mnie to 120 zł więcej dziennie opłaty po to, żeby dziewczynka miała swoją przestrzeń. Spotykałam się z Markiem przeważnie w różnych neutralnych miejscach, w hotelach, w pensjonatach. Tylko raz w czasie całego roku naszej znajomości był u nas w domu w maju 2022 roku. Wtedy był ten przedłużony weekend, 1-3 maja. Ja miałam wolne, nie miałam zleceń, byłam cały czas tutaj w domu, robiłam różne posiłki, chodziliśmy na wycieczki. Absolutnie nie było żadnej sytuacji takiej, żeby Marek był sam z Marysią. Żadnych tutaj kolegów do domu nie zapraszam, nie zostawiam dziecka z nikim, nie pozwalam córce nocować u jakichś różnych koleżanek właśnie z tego względu, że nie wiem, co tam się będzie działo. Także wszelkie po prostu insynuacje, kłamstwa, jakoby ktoś z kręgu moich przyjaciół, znajomych, współpracowników molestował moje dziecko, jest po prostu bzdurą. I sama też jej nie molestowałam. To jest jedna rzecz. Druga, po prostu nie rozpowszechniam żadnych swoich rozbieranych zdjęć. Nigdy tego nie robiłam, nie robię i nie będę robić. To jest następny komunikat. Następny komunikat brzmi: nie mam żadnych zaburzeń psychiatrycznych ani psychologicznych, jestem osobą niekaraną, nigdy nie badałam się, nie leczyłam się psychiatrycznie, nie zażywam żadnych leków,
Nigdy nie było żadnych interwencji, żeby mnie zatrzymano w jakimś szpitalu z przymusu. Rodzina mnie nigdy nie zgłosiła. Sama się nie zgłosiłam. Jest to po prostu bezczelne kłamstwo. Jak również nigdy nie byłam badana psychologicznie, bo opinie biegłych sądowych psychologów przy okazji sprawy w sądzie rodzinnym, która analizowała moje kompetencje rodzicielskie, to nie były badania psychologiczne, tylko ja wypełniałam testy, czy po prostu mam kompetencje, żeby być rodzicem. Testy przeszłam wybitnie, w skali od 1 do 10 na 10. Natomiast badań żadnych, żadnych badań psychologicznych nie miałam i nie mam żadnych opinii, żebym była chora. Jeżeli uważacie, że macie jakieś problemy i chcecie sobie iść do psychologa czy psychiatry, to idźcie. Ja absolutnie nie mam żadnych zaburzeń. Czyli tak, reasumując, moje dziecko nigdy nie było molestowane seksualnie przez nikogo z rodziny, przeze mnie, przez nikogo z rodziny, przez znajomych. Dwa, nigdy się nie leczyłam psychiatrycznie ani psychologicznie i nie zamierzam, ponieważ nigdy nie miałam żadnych interwencji, żeby ktoś stwierdził, że robię coś niewłaściwego, chociażby teraz zawieziono mnie do szpitala Babińskiego na skutek zgłoszenia moich widzów, że mam depresję i chcę się zabić. Lekarz, który ze mną rozmawiał, dał mi opinię, że jestem w bardzo dobrym stanie, komunikatywna, nie przejawiam żadnych myśli samobójczych i zwolniono mnie do domu. To zresztą tak było wiele razy, bo mnie ciągle widzowie wysyłają. Więc skończcie po prostu już z tymi insynuacjami. Sam fakt, że ktoś jest blogerem, youtuberem, przedsiębiorcą, jeszcze go nie czyni wariatem. Ja się zachowuję kontrowersyjnie na użytek show, internetowego show. To jest przedstawienie, to jest spektakl. Staram się być zabawna. Staram się przekraczać pewne granice. Mówię otwarcie o różnych sprawach. To jest po prostu na potrzeby show, na potrzeby mojej kariery blogersko-youtuberskiej. Nigdy nie powiedziałam nic, co by miało świadczyć o tym, że mam jakieś zaburzenia psychiczne. Także bardzo proszę dać mi spokój. No i generalnie to wszystko. Czyli tak, nie ma molestowania, nie ma chorób psychicznych. Jestem osobą niekaraną. Nie ma na razie żadnej sprawy w sądzie karnym. Były tylko zgłoszenia hejterów, że rzekomo krzywdzę córkę. Nie zostało to udowodnione. Nie ma na razie w ogóle żadnej sprawy. Tylko prokuratura bada, czy to prawda, czy nieprawda. Przeanalizowali moje wyjaśnienia. Nie ma żadnych podstaw, żeby mi odbierać prawa rodzicielskie, bo nie zrobiłam dziecku żadnej krzywdy nigdy. I wszystko, co się na mój temat mówi, to są kłamstwa, jeżeli to jest jakieś twierdzenie, że mam jakieś problemy psychiczne, pozwalałam na molestowanie dziecka, czy też dopuszczałam się jakichś przestępstw. Jest to wszystko bezczelne kłamstwo, jest to nieprawda, nie ma żadnych spraw na policji i w sądzie na ten temat. Koniec. No, a teraz mogę odpowiedzieć na pytanie. Macie, zamknij mordę, bo pytamy pani Eli. Ale pani Elu, Mruk napisał, Gwiazdor się odezwał, zamknij kurwa ryj. Może ktoś tworzy się tutaj. Chwileczkę, to usuwamy. Kto to mówił, zamknij mordę i zamknij ryj? Usuwamy, po prostu jest na podium. Ma prawo Maciek się odezwać. Niedobra zabawa kompany. Ale nie, ja tutaj słyszałam inne głosy. Teraz będzie nagonka. Słuchajcie, ja już się dowiedziałam, że chciałam zabić dziecko, tak? Mam się leczyć psychiatrycznie. Za chwilę się dowiem, że sama molestowałam córkę, że jestem pedofilem i że produkuję filmy o treści pedofilskiej, tak? I zdjęcia na kanale. Tylko które? Może to ze szpitala, jak karmiłam córkę piersią, to jestem pedofilem, że zamieściłam. Ela, ale powiedziałaś, że nie wstawiałaś nigdy żadnych jakichś zdjęć swoich, ani filmów. Nie wstawiałam. Ale przecież są filmy, jak na przykład gałę komuś robisz. No ale przecież to nie Ela wrzuciła, to co jej zarzucasz, że to ona? To ktoś inny upublicznił, ta? A to kto sobie co nagrywa w domu dla prywatnych spraw, to jego sprawa.
czy nie? Zresztą gała to nie seks. Ja zresztą ona by to wrzuciła na szołapie czy gdziekolwiek, to ona może to sobie wrzucić, jeśli by chciała, ale nikt tego nie może dalej rozpowszechniać. No właśnie. Właśnie, więc to samo chciałam powiedzieć. Ale ja nie rozumiem po prostu jednej rzeczy. No, spotykałam się z Markiem rok i pewnie znowu się spotkamy. I wszyscy wiedzą, że byliśmy partnerami i umawialiśmy się nie tylko, żeby robić filmy i zdjęcia, ale też po prostu uprawialiśmy seks, tak? Czy to jest jakiś problem, że ktoś uprawia seks oralny? To nie wolno? To jest prawnie zabronione? Nie, ale ja mam zapytanie takie, bo Marycia dopisała... Ludzie, ja tego miejsca, tego filmu nie udostępniałam, a w czym jest... jaki jest problem z tego powodu, bo ja nie rozumiem. Nie. To wy nie uprawiacie seksu oralnego, uważacie, że to jest zabronione czy jakieś niewłaściwe? No właśnie taki problem, że no nic nie rozumiesz. Że seks ogółem jest tematem tabu wśród ludzi. Ale mi nie chodziło o to. No ale co mnie to obchodzi? Po prostu nagrałam sobie z kimś w czasie prywatnego spotkania sceny seksu i ktoś ukradł ten film i wrzucił do internetu. I ale jaki ja macie problem z tego powodu? Bo ja miałam podobną sytuację, więc ja cię przecież rozumiem. Przecież ja nie wysyłałam tego filmu jakimś przypadkowym osobom, nieznajomym na Messengerze, tylko ten film miał mój partner na swoim telefonie. No to chyba miał prawo mieć, nie? Pani Elu, jeśli można, bo muszę wam powiedzieć o kontekst i moment, którym muszę wam powiedzieć, chodzi o to, że po prostu, prawda, no w pani sytuacji warto by było powstrzymać się, właśnie, żeby nie dawać pożywki dla sądu, prawda? No ale jaki ja mam po prostu, jaki ja mam wpływ, jaki ja miałam wpływ na tą sytuację, że Marek pojechał do mojego największego wroga, dał mu się spoić alkoholem, podano mu narkotyki, został pobity. Może nie zadawać się z alkoholikiem. Znaczy, ja nie mówię o sytuacji u psychotropa, tylko ale że... Ale dobrze, ale mogę po prostu skończyć z pani. O Sylwestrze u pani, prawda? Gdzie tam też były awantury po prostu pod wpływem alkoholu u pani w domu. No ale jakie były awantury? Specjalnie nie było żadnych awantur, więc nie wiem. No policja, sama pani mówiła, że pan Marek wzywał policję, prawda? Więc jakaś awantura, szarpanina, rozerwana torba była, prawda? No ale... Płakał na klatce, prawda? No to w sytuacji, kiedy pani walczy o dziecko, warto by było nie dopuszczać w ogóle do takich sytuacji, żeby nie dawać pożywki, tak, że znowu... Dobrze, chwileczkę. To była zwykła awantura domowa. Albo cię po prostu zbanuję, albo pozwolisz mi odpowiedzieć teraz na to, dobra? No, tak, mam propozycję. Ja nie mam po prostu wpływu, ani nie odpowiadam za zachowania innych ludzi. Nie odpowiadam za zachowanie Marka, ani za zachowanie mojego byłego męża, ani sąsiada. I to, czy ktoś na mnie wezwie policję, czy mnie uderzy, czy jest jakaś awantura, ja na to nie mam żadnego wpływu. Więc w ogóle co oznacza rozliczanie mnie z takiej sytuacji? Bo ty mówisz, że ja mam jakąś teraz trudną sytuację w sądzie rodzinnym i powinnam po prostu bardzo uważać. No to może zapytaj się Marka, dlaczego wezwał policję, skoro ja mam teraz taką trudną sytuację. Bo ja sama do siebie policji nie przysyłam. No, bardzo przepraszam, ja sobie robię live'y. No ja się na ludzi nie rzucam, nic nie robię po prostu. No skoro pani prosi nas wszystkich o pomoc, o interwencję. No to Marka, jedź do niego do pracy, jedź do niego jutro do pracy albo za tydzień i powiedz mu, słuchaj Marek, jest taka sprawa, ja cię bardzo proszę, Ela ma problemy, nie wzywaj już jej więcej policji do domu, dobra? Dobra, no. Ela, ale Marek wezwał policję, bo odjebało tobie. Tak, mi, a nie to... co ja mu zrobiłam. Dobra, usuwamy, drożdżówka. Ban. Znaczy, pani Elu, chodzi po prostu o to, że skoro pani nas prosi cały czas o pomoc i my poświęcamy ja swój czas, energię... Ludzie, wy jesteście stuknięci. No ale maile do tydzień pani prosi. No pani cały czas zbiórki, żeby robić pieniądze, a jak coś robimy, to pani na nas krzyczy. No to dziwi się pani, że ludzie nie chcą pomagać.
Marek to konfident i 60 i niestabilny emocjonalnie. Dobra, to dwie osoby w porządku, więc tak. Ja sobie pozwolę sobie coś powiedzieć, więc tak. Spokojnie, dobra, rozmawiamy sobie, ale każda osoba z podium, która będzie tutaj mówić jakieś bzdury, no to niestety będzie dostawać wyciszenie 7 dni ode mnie. Nie słychać pani. Zasada numer jeden. I chciałabym, żeby wszyscy to zrozumieli i sobie zapamiętali. Ja nie odpowiadam, jak również nikt nie odpowiada i nie dajcie sobie wmówić, że wy odpowiadacie za postępowanie innych osób. Więc jeśli coś zrobiło twoje dziecko, twój były mąż, twój partner, twoja żona, twoja dziewczyna, twoja matka, siostra, ty za to nie odpowiadasz. I ocenianie kogoś za to, co ktoś zrobił, no to jest jakiś błąd myślenia i taka osoba dostaje 7 dni przerwy na tym serwerze. Także bardzo proszę mnie nie rozliczać tutaj z żadnego zachowania. Jela, a czemu nie możesz wysyłać swojej córki do koleżanek na nocowania? Bo ja tego nie rozumiem kompletnie. Możesz siedzieć z Markiem, który po alkoholu robi awanturę, a nie może do koleżanki pójść? To nie lepiej właśnie Maryśkę wysłać do koleżanek, żeby nie siedziała z nim? Dobra, a ja też mam takie... Marysia, jak Marek był u mnie w domu, to była u swojego taty albo u mojej mamy. Dobra, ja mam też takie jedno spostrzeżenie, że... I my bardzo mało mieliśmy w ogóle awantur z Markiem, a teraz ostatnio, jak się widzieliśmy, to nie było mojej córki w mieszkaniu. To nad morzem. Te wszystkie sprawy... Jak się zamknęłaś w pokoju? Marysia nie miała osobny pokój, mieszkała na innym piętrze. Marek mówił, że był wtedy z nią w pokoju, bo ty się zamknęłaś z jego telefonem i prowadziłaś live'a. No dobrze, no i jakiś problem? Mieliśmy dwa pokoje, ja po prostu płaciliśmy za to 500 zł dziennie, to sobie korzystaliśmy z różnych pokoi, jakiś problem? No nie, ale ty byłaś w jednym, a Marek z Marysią był w drugim. Żaden problem. Ty, huragan, a ty nigdy nie byłaś z wujkiem albo z tatą w pokoju albo z bratem? Bo nie rozumiem, czemu ty teraz coś sugerujesz? Czemu sugerujesz Eli, że nie może ktoś być w pokoju z jej dzieckiem? Ty jesteś jakaś... No to ja mam dziecko i co? Moje dziecko nie może być z wujkiem w pokoju? Z moim bratem? O co ci chodzi? Ale to nie jest teraz. Sugeruję. Dobra, spokojnie, może ja coś powiem. Marek, jak byliśmy na wakacjach, tak? Bardzo często chodził do Marysi do pokoju. Mówił, że zrobiłam już jakiś posiłek, zagrzałam, żeby przyszła do nas zjeść, albo pytał się, czy chce, żebym jej przyniosła, nosił jej różne napoje, bo mieszkała córeczka piętro niżej. Wychodzili, umawiali się, szli razem na plażę, kąpali się, chodzili razem na obiady, ja zostawałam na plaży i kręciłam filmy. Po prostu były różne sytuacje, że był z moją córeczką sam na sam, za moją zgodą, po prostu pomagał mi w opiece nad nią. To macie z tym jakiś problem? To jest prawnie zabronione? No Ela, właśnie ludzie mają z tym, tak, mają no, z tym przykład... problem, tylko się nie przyznają. Na przykład byliśmy na wakacjach we Władysławowie, ja za 6 tygodni tych wakacji wydałam 15 tysięcy złotych, mieliśmy dwa pokoje, płaciłam osobno za pokój mojej córce, co właściciel pensjonatu był zdziwiony, że płacę córce za osobny pokój, bo zawsze jak przyjeżdżają małżeństwa czy jacyś partnerzy z dzieckiem, to sobie biorą pokój trzyosobowy, żeby było taniej. Moja córka miała własny pokój dwuosobowy, duży, miała szafki, wszystko tam miała. I na przykład jak ja korzystałam z kuchni w tym pensjonacie i na przykład gotowałam pierogi ruskie z masełkiem i z cebulką, to prosiłam Marka w tym czasie, kiedy smażyłam cebulę z masłem, żeby mi się nie spaliła. Marek tam był, na przykład schodził ze mną do kuchni, to mówiłam mu, słuchaj, bardzo cię proszę, idź do mojej córki Marysi, i powiedz jej, że za chwilę będą pierogi i zapytaj się, czy chce z nami zjeść w pokoju, czy w kuchni, czy mamy jej przynieść do pokoju. I Marek szedł w tym czasie, jak smażyłam cebulę i się pytał mojej córki, gdzie chce sobie zjeść ten posiłek, a ona mu odpowiadała i nie było go 5 minut.
No to pewnie zdaniem hejterów w tym czasie ją molestował, tak? A to było w ogóle coś złego, że ja go. To było coś złego, że ja go poprosiłam, żeby poszedł do dziecka i się zapytał, czy będzie jej z nami, czy w ogóle chce to jeść. Bardzo często w czasie naszego dwutygodniowego pobytu z Markiem nad morzem, a ja tam byłam 6 tygodni, Marek schodził do Marysi, brał ją do sklepu, pływali, zabierał ją na obiady, kontaktował się z nią. Marysia bardzo go lubi. No właśnie, teraz w związku z tym, że naruszymy temat, mogę zatrzymać. Mareczek pisał SMS-y do Marysi i mi się ich wstydził. Ila kurwa, możecie mnie przerywać. Marek wstydził się jakichś SMS-ów, które pisał do Marysi i czy ty wiesz, jaka była treść tych SMS-ów? Co było w tych SMS-ach? Tak, Marysia mi bardzo często pokazywała korespondencję z Markiem na WhatsApp i Messengerze i w SMS-ach i nigdy nie stwierdziłam, żeby była jakaś niewłaściwa korespondencja. To czemu jak również się bał, że one wyjdą? Jak również nie mogę powiedzieć, żebym w ogóle kiedykolwiek stwierdziła, że mój były mąż albo ktoś z jego znajomych czy rodziny molestował Marysię. W ogóle nigdy nie było takiej sytuacji, żeby była molestowana. Też moja córka się spotyka z moim bratem i bratową, bo żona mojego brata jest mamą chrzestną Marysi i też nigdy mój brat mojej córki nie molestował. Jak również moja córka też jeździła do rodziny w Żarkach koło Chrzanowa do mamy swojego taty i on ma dwóch braci, Damiana i Artura i też nigdy nie miałam żadnych podejrzeń, żeby bracia mojego byłego męża molestowali moją córkę. Aczkolwiek bardzo często tam nocowała, spędzała czas, pływała w basenie, jeździli nad Wisłę. Damian, brat mojego męża, ma też córeczkę w wieku Marysi, się bawiły, spały sobie razem. I wyobraźcie sobie, że też ten brat mojego męża, Damian, nie molestował mojej córki. Mhm. Okej. Okay. Czyli te SMS-y i reakcja Marka na nie to jest jego ogólnie, wyraz. Tak ogólnie molestowanie i zboczeńcy, którzy rzucają się na dzieci, to się zdarzają bardzo rzadko i z całą pewnością stwierdzam, że ani mój mąż były, ani jego bracia dwaj, ani mój brat, ani Marek, ani żaden mój przyjaciel, partner, współpracownik, nikt się nigdy nie rzucał na moją córkę. I nauczyciele w szkole też nie. Ani ksiądz też chodzi na religię do kościoła i też się nie rzucał. I przygotowywała się do komunii. Tam też było kilka osób, mężczyzn i też ma nauczycieli. Miała nauczyciela tańca, rock'n'rolla, pana Szymona Szkuleckiego, który cały czas był z tymi dziećmi. I też nie słyszałam, żeby molestował, a był cały czas z dziećmi, które tam przebierały szatni. Właściwie można by, na przykład nauczyciele w szkole mojej córki, mężczyźni częściej przebywali z moją córką sam na sam niż Marek. Jakoś mi nie przyszło do głowy, żeby ich oskarżyć o molestowanie. Prysznicami? No nie mieli chyba takiej możliwości, prawda? Panie Jaru, nie trzeba im nic wyjaśniać, bo to jest obrzydliwe. Oni człowiekowi chcą już przybić jeszcze 200 artykuł kakao, to jest obrzydliwe. Ale może by się należało zastanowić, bo moja córka chodziła na właśnie te lekcje tańca, nie? Do tej szkoły rock'n'rolla akrobatycznego przez 4 lata, a potem już nie chciała chodzić, więc tam prawda było kilku mężczyzn w obsłudze, no to może faktycznie doszło do jakiegoś molestowania, że dziecko tam nie chciało chodzić, to może powinniście pójść tym tropem, skoro stwierdzacie, że moja córka ma... I mamy się nie interesować Markiem. Też musi pani wziąć pod uwagę, że lekcje tańca są naprawdę bardzo wykańczające fizycznie i dla takiego dziecka, które nie miało jakichś wielkich wysiłków fizycznych, lekcje tańca są no naprawdę ciężkie. No ale skoro hejterzy są... Ja też nie podejrzewam, ale skoro hejterzy są tacy dociekliwi, to niech może zbadają środowisko szkoły mojej córki, no bo tam w końcu ona idzie i ja nie wiem, co się z nią dzieje. Natomiast jak byłam zawsze z Markiem, to mówiłam o tym celowo i z pełną świadomością. W czasie wakacji dziecko miało swój pokój na innym piętrze
Organizowałam z Markiem wyjazdy, różne podróże po Polsce, żeby nie wchodzić w życie mojej córki, więc się spotykaliśmy w różnych miejscach poza moim mieszkaniem i tylko raz był u nas po prostu w mieszkaniu przez parę dni, jak był ten przedłużony weekend, maj 2022 rok. Wtedy miałam wolne, nie miałam zleceń, byłam cały czas w domu z dzieckiem i z Markiem, więc... Okej. Okay. Dlaczego Marek zamknął te pomysły, swoje konta? Dlaczego Marek zamknął wszystkie swoje konta na mediach społecznościowych? Czemu nie można na przykład przekazać wiki? Natomiast wiem o przypadkach molestowania mojej córki w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w tym domu dziecka, w którym teraz przebywa, bo ja na przykład teraz rozmawiam z nią i nie wiem, co się z nią dzieje, ani jej tato też nie wie, co się z nią dzieje. Teraz może być molestowana. Ale czyli to, że nie wiesz, co się dzieje, nie znaczy, że jest molestowana. W tej placówce pracują mężczyźni. Ale zostały oglądaliście ten film. Oglądaliście ten film z Robertem De Niro, nie wiem, czy to byli Chłopcy z Ferajny, czy który to był tytuł, że byli w domu dziecka i byli po prostu gwałceni przez wychowawców, więc po prostu przypuszczam, że bardzo wysoce prawdopodobne jest, że moje dziecko będzie tam molestowane, bo jest to dziewczynka o wyjątkowej urodzie i prędzej czy później ktoś się na nią tam rzuci, a ja nad tym nie mam żadnej kontroli, bo ja jej nie mogę chronić. A jak była ze mną, to zawsze ją chroniłam przed tym. No tak, ale to też musi pani wziąć uwagę, że to było film. Ja mam jedno do wpadło. A myślicie, że do przypadków molestowania seksualnego w domach dziecka w Polsce rzadko dochodzi? Otóż dochodzi bardzo często. I sędzia z rodzinnego... Nie wchodzi po prostu do takiego czegoś może dojść wszędzie. Dosłownie wszędzie. No ale w domach dziecka przeważnie. A ja mam takie jedno zasadnicze pytanie. Także może po prostu zmienimy temat molestowania seksualnego, bo mogę to pociągnąć dalej. Mogę oskarżyć nauczycieli dziecka i ten ośrodek, gdzie przebywał molestowanie. Ale nie można sobie rzucać takimi oskarżeniami, to jest po prostu obrzydliwe. Jedna sprawa. Możesz ciągnąć dalej, Ela. Czemu na przykład... Nie rzucam żadnych oskarżeń. A twojego męża, to czemu na przykład twojemu mężowi nie przekazała? Nie rzucam żadnych oskarżeń, tylko mówię o przypadkach przebywania mojej córki w miejscach, gdzie ja nie miałam kontroli nad tym, co się z nią dzieje, a z Markiem, jak byliśmy, to zawsze byliśmy razem, więc po prostu wiedziałam, gdzie przebywa moje dziecko i co robi, bo byłam razem z nimi. Pod wpływem alkoholu też jakby nie ma się pełnej kontroli. Ale mówiłaś, że chodzili sami na plażę. Raga, dostajesz bana, wypierdalaj stąd. Przepraszam. Dobra, wypierdalam. No wypierdalaj, mogłaś porozmawiać, ale po prostu... W ogóle ten twój głos, kurwa, taki masz... Niby wydawałoby się, że miła dziewczyna, a jaka wredna, nie? No to teraz bilet w jedną stronę na wakacje. Dobra, spokojnie, ja tu weszłam na to podium nie, żeby się kłócić i teraz tak, porozmawiamy sobie spokojnie z widzami, z fanami. Ja dzisiaj rozmawiałam z taką koleżanką przez telefon. Ja na wszystkie zastrzeżenia, pomówienia po prostu będę odpowiadać, natomiast nie dam się przesłuchiwać nikomu. Ja się nie muszę z niczego tłumaczyć. Tłumaczę się, bo mam taką ochotę, mam taki kaprys po prostu. Nie muszę, ale uważam, że na każdą bzurę będę odpowiadać, żeby pokazać, jaki to jest debilizm. To niech po prostu ci hejterzy powiedzą, że moje dziecko jest gwałcone. Jeżeli czujesz potrzebę tłumaczenia się, to zależy tylko od ciebie i w sumie nikt nie powinien się o to przypierdalać. Zarzucanie, że Marek molestował moją córkę, to znacznie bardziej prawdopodobne jest, że ona jest molestowana w tym ośrodku, gdzie teraz przebywa. A tam pracownicy śpią z nią w łóżku? Bo ona tam po prostu siedzi, wywieźli ją z domu, nie mamy żadnej władzy kontroli z mężem, co tam się dzieje, tam pracują różni pracodawcy, a skąd wiecie, że nie molestują tych dzieci, skąd? Chociażby ze statystyk mówią, że ponad...
Statystyki właśnie są takie, że dzieci w domach dziecka są bardzo często molestowane i w ogóle w szkołach. Ponad 80% przypadków molestowań dzieci jest w okręgu najbliższej rodziny, więc o tym statystyki mówią. Pani się myli po prostu. Nie, właśnie, że w szkołach. Tak, tak. Pani się myli, proszę sprawdzić statystyki, jakie są. Jeżeli można, porównując szkoły dzieci ilościowo i domy dziecka ilościowo, to podejrzewam, że na pierwsze miejsce wysuwają się domy dziecka, jeśli chodzi o molestowanie, w drugiej kolejności szkoły, a w trzeciej kolejności domy rodzinne. Jeżeli mogę, bo ja pracuję w tym... Opiekunowie Marysi śpią z nią w łóżku. To już było skurwysyństwo być rodzicem i molestować, natomiast wiadomo, że ci pedofile bardzo często zatrudniają się jako nauczyciele, czy też... Jeżeli mogę przerwać, bo ja pracuję tutaj w statystykach, jeżeli chodzi o ofiary przemocy seksualnej. Raczej żebyś pracowała w takich statystykach. Ale pracuję. I tutaj obydwoje macie rację, tak, 80% to są 80% jakby pedofili, pedofili wykorzystują dzieci w okolicy, czyli członków rodziny i tak dalej, ale jeżeli chodzi o pedofili, którzy wykorzystują swój zawód, to na pierwszym miejscu są księża, na drugim miejscu są nauczyciele, trenerzy sportowi i tak dalej, a na trzecim miejscu są lekarze. Więc tutaj obydwoje macie rację, tylko patrzycie jakby na problem z dwóch różnych stron. I tak, molestowanie seksualne w placówkach takich jak damy dziecka, to nie jest nowość, czy tak jak szkoła, nikogo nie oskarżam. Natomiast ja tutaj apeluję, jeżeli chodzi, nie będę broniła Marka, ale bardzo prosiłabym wszystkich, żeby nikt nie rzucał niepotwierdzonych oskarżeń, bo w samym UK, w samej Wielkiej Brytanii jest 20 organizacji, które walczą o to, żeby ludzie odzyskali dobre imię po takich oskarżeniach. To są ciężkie rzeczy, dopóki nie macie żadnych dowodów, to ja bym prosiła, apelowała, żeby nikt nie takich oskarżeń nie rzucał. Nikt nie oskarża, my tylko zadajemy pytania. Hejterom przyświeca... Nie możesz, bo teraz mówię. Hejterom przyświeca jedna myśl, jedna wizja, prawda? Skłócić mnie z Markiem do reszty, wszelkie możliwe jakieś zarzuty mu po prostu przedstawić, żebyśmy się nie spotykali i to hejterom przyświeca. I jakieś, spodziewam się dalszych jakichś po prostu wymysłów niestworzonych. Nie wiem, że Marek jest z Marsa, może jest kosmitą, a może jest seryjnym mordercą, albo ja, bo po prostu, to jest naprawdę absurd, a jeżeli tak już... Jeżeli już bym miała kogoś podejrzewać o jakieś ślinienie się do dzieci, to podejrzewam o to psychotrupa, bo sam ostatnio powiedział na głosówce, że chciałby moje dziecko przyjąć do siebie, żeby z nim zamieszkała i tak po prostu głupkowato chichotał przy tym. Może chodziło i to po prostu mnie bardzo zaniepokoiło. Jeżeli bym chciała po prostu stwierdzić, że ktoś się w jakiś niewłaściwy sposób dziećmi interesuje, to zauważyłam, że robił to youtuber Lem. YouTuber Mateusz Spysiński, który ma jakąś obsesję na punkcie mojej córki, bo sam nie ma własnych dzieci. I karioner. A zarzucanie jakichś zainteresowań seksualnych mnie, mojej rodzinie, moim przyjaciołom i współpracownikom jest totalnym absurdem. Totalnym absurdem po prostu. Kompletną bzdurą, którą nie można poprzeć nawet jednym spojrzeniem, cytatem, gestem, słowem. Natomiast jest masa nagrań, jak Mateusz Spysiński, youtuber, się po prostu ślini, opowiada o mojej córce, ma po prostu obsesję na jej punkcie. Marysieta! I po prostu nie ma sam własnych dzieci i się czepia tak samo ten Lem. Mogę tylko powiedzieć, że przynajmniej karioner, youtuber karioner, nie zdradza jakiegoś niezdrowego zainteresowania dziećmi innych twórców internetowych, bo się nigdy do mojego dziecka nie przypierdalał.
Ela? W ogóle to, jeżeli chodzi o Mateusza, to wstawił film na YouTube 3 godziny temu z twoim udziałem, że tak to ujmę. Jeżeli Ela, nie wiesz. Zadać pytanie jeszcze, o recycy, nie? Jeszcze jeden, taki pierwszy YouTuber, który miał straszną obsesję na punkcie mojej córki, to jest ten piękny Apollo, czyli ten Krystian Kieś. Też po prostu jakiś psychopata, mający obsesję na punkcie mojej córeczki. Ja nie twierdzę, że jeżeli ktoś ma obsesję na punkcie twojego dziecka i ma jakiś problem, że masz dziecko ładne, mądre, utalentowane i chcesz z niego zrobić YouTubera i będzie ci to rozpierdalał, tak jak to robił Mateusz Pysiński, Lem, Krystian Kieś i inni, to nie twierdzę, że to oznacza jakąś pedofilię, prawda? Ale no jest to co najmniej niepokojące, że ktoś ma problem z tym, że ktoś ma dziecko, nie? A ja mam natomiast pytanie. Natomiast Marek nigdy nie miał problemu z tym, że ja mam dziecko i przez pół roku oni się oboje w ogóle nie akceptowali i nie mogliśmy się spotykać, była bardzo trudna sytuacja i w końcu Marysia się zgodziła, że może do nas przyjechać. I zgodziła się na te wspólne wakacje i bardzo Marka polubiła i go pokochała i uwielbia jego poczucie humoru, martwi się o niego, jak psychotrup go odurzył alkoholem, narkotykami i go pobił. To ona to oglądała sobie w telefonie, płakała i napisała po prostu ręcznie zawiadomienie na policję, żeby zgłosić, że go pobił. I mi to mąż przekazał, że mam koniecznie to zgłosić po prostu, rozumiecie? No, dziecko napisało zawiadomienie na policję, że Marek został po prostu pobity i napisałam na całą stronę własnoręcznie taki list. I ja dlatego też to zawiadomienie po prostu złożyłam. Ale no, tak, ona odepchnięcie to nie jest pobicie, ona, no darujmy ona sobie takie. Dostał pięścią w twarz. Z otwartej pięścią, no proszę. Jest no to dobra. Szotów. Dobra, to przyjedź do mnie, dobra? Ja cię walnę pięścią. Porobimy takie testy. Jak mocno trzeba będzie cię pierdolnąć pięścią, żeby ci się lała krew z nosa, dobra? Ja bardzo chętnie bym do pani pojechał. Bo jak cię tak lekko klapnę, to zobaczymy, czy się będzie lała krew. Zobaczymy, jak to trzeba mocno walnąć. Żeby się po prostu lała krew, bo nie muszę lała krew z nosa. No to zróbcie sobie test. Idźcie przed lustro, walcie się po nosie i zobaczcie, z jaką siłą trzeba uderzyć, żeby poszła krew. Zaraz. Kiedy psychotrop stał się twoim wrogiem? A na kiedy mnie pani zaprasza, to sobie wolne zaplanuję. Bardzo chętnie. Lubię BDSM. Ja mogę przyjechać na nowe. Byłam parę razy uderzona w twarz. I nie lała mi się krew, a raz bardzo silnie mnie ktoś walnął pięścią i wtedy mi przestawił nos i wtedy mi się lała krew i miałam złamany nos. A Marek już miał kiedyś. Marek już miał kiedyś złamany nos i walenie kogoś po nosie po twarzy to jest po prostu zwykłe skurwysyństwo. Bo panią tak mocno uderzył. Ja naprawdę lubię BDSM. Kiedy możemy się spotkać? A możesz sobie kurwa nie żartować. U was to jest normalne. U was to jest normalne w domu, że sobie wracacie, zrobiliście zakupy, przychodzicie do domu, a tatusia albo mamusia was wali pięścią w nos i leje się wam krew? To są takie normalne sytuacje na co dzień w waszych domach? Psychotrop adoptował Markę? Kiedy psychotrop stał się twoim wrogiem? Przypierdolił mu w twarz całej siły, mam to nagranie. Bardzo szybko, bez uprzedzenia i bez żadnego powodu. W dodatku w ogóle chciał mu zrobić krzywdę, tylko wiedział, że wszyscy wiedzą, że Marek jest u niego, wiedział, że są ślady, że się umówił i psychotrop nie jest taki głupi, bo po prostu jakby Markowi zrobił krzywdę, no to by wylądował w więzieniu, nie? W ogóle za tą sytuację powinien mieć już sprawę, ale to zależy tylko od Marka, że Marek mu tej sprawy po prostu nie założył o pobicie. Myślę, no, że jeżeli ktoś tak nie ma w domu dziecka telefonu. Rękę, to jest okrutnik. To... A od kiedy psychotrop stał się twoim wrogiem? I co było powodem tego? Nie mam ochoty o nim rozmawiać. Ach właśnie. Ela mówiła, że właśnie, no.
Od samego początku stał się moim wrogiem, ale nie będę tego analizować, bo nie zamierzam poświęcać tej osobie ani minuty swojego życia. Mogę ja zadać pytanie? Jak chcesz wiedzieć, od kiedy był moim wrogiem, to sobie po prostu przestuduj w internecie, to się dowiesz. Są moje oświadczenia na ten temat, blogi, wypowiedzi, maile, filmy, no to co jeszcze chcesz teraz od nowa ci tłumaczyć? Po prostu... Na nienawiści też się robi kasę, okej? Okay? Po prostu ja było mówiłaś, tak... Że Maryś nie ma w domu dziecka telefonu, to jak ona na telefonie to obejrzała? Bla, 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 mądralo, no więc ci odpowiem, tylko cię tutaj wyciszę, dobrze? Nigdy nie mówiłam, że nie ma telefonu. Otóż wiele razy pisałam, że dostaję telefon na pół godziny dziennie i setki razy to pisałam i mówiłam, i teraz powtórzę. Dostaję telefon na pół godziny dziennie, rozumiemy się? I w tym czasie sobie może z tym telefonem robić, co chce. Czy to jest... Da się to zrozumieć? To jest jedna rzecz. Natomiast jak ma jakieś kary, na przykład nie umyje dobrze ubikacji, albo nie zrobi dobrze porządku, albo na przykład w jej pokoju jest odpowiedzialność zbiorowa, jak drugie dziecko jest niegrzeczne, to wszyscy są karani. Odpowiedzialność grupowa, słuchajcie, ktoś pierdnie, to wszyscy mają karę i wtedy ona nie ma telefonu przez kilka dni. No, ale w końcu dostała ten telefon, zobaczyła, że Marek jest pobity i płakała. I oprócz tego jeszcze dziecko chodzi do szkoły publicznej, gdzie ma informatykę, ma komputery i też może sobie z tych komputerów korzystać. I tam są dzieci z normalnych domów, które mają telefony, mają tablety i wszyscy w szkole Marysi wiedzą, kim ona jest. I... Nie ma nic gorszego niż płacz dziecka. Rozmawia na... Fajny show. I po prostu wie, co się dzieje. Wie wszystko, co ja robię na live'ach chociażby. To ja teraz chciałbym zadać pytanie. Czy robiła pani kiedykolwiek bilans zysków i strat pani działalności w internecie? Dobra, słuchajcie, no może... Ale może robiła tak. Pani kiedyś bilans zysków i strat pani działalności w internecie, czy nie? Mi dwa razy tego samego pytania, bo ja mam wyższe wykształcenie. Rozumiem za pierwszym razem, a nawet nie potrzebuję trzy razy. Ja chciałam powiedzieć coś innego. Ja na chwileczkę się muszę wyłączyć na 2 minuty. Że ja jestem na tym podium, na Discordzie i za chwileczkę wrócę, dobrze? Ja odpowiem na to pytanie, tylko po prostu skoro już tu jestem, ja sobie zawsze... Taki plakat, że jestem i byłam w trakcie jego pisania. Ja wychodzę, ale nie wychodzę z podium. Albo może inaczej. Odpowiem na to pytanie. Trochę cię ścina, Ela. Fajny show, no nie ma sprawy. Czy mamy cicho siedzieć, czy możemy sobie pogadać? Możemy pogadać. Bilans zysków i strat. Muszę tylko wejść w ustawienia. Muszę sobie trochę za późno na taki bilans, żeby sobie zrobić. Łączę sobie tryb samolotowy. Do mnie telefony nie dzwoniły żadne. O, może w ten sposób. Tryb samolotowy, o. Pani Elu, nie słyszałaś pani. Nie słychać. A to nie, przypadkiem nie jest tak, że tryb samolotowy wyłącza też internet? Właśnie, chyba to właśnie to tak działa. Biedna Ola. Będzie dobrze. Modlimy się, aby do nas wróciła. Fajne przedstawienie, tylko nikt nie zwraca uwagi, jak ono ma się do samej rzeczy. To życzę miłego dnia. Wzajem.
odpowiedzialność grupowa, to dlaczego cała grupa ludzi otaczających ją proszę dać ma odpowiadać mówić. Za jej wysrywanie, za jej problemy w życiu? To co ty, kobieto, w ogóle mówisz? No do ciebie mówię. Słuchajcie, słychać mnie? Tak, teraz słychać. Dobra, dobra, bo ja sobie włączyłam tryb samolotowy, przeszłam na Wi-Fi, bo zaczęto do mnie wydzwaniać i mnie po prostu przerywało. Za chwileczkę do was wrócę, ponieważ chciałam sobie dać plakat, że jestem na tym podium. I teraz tak, odpowiem na to pytanie. Bilans zysków i strat. To jest po prostu cena sławy, tak? Stałam się osobą popularną na YouTube. Zarabiam na tym pieniądze, dzięki temu na innych rzeczach mam zlecenia. Nie zamierzam z tego rezygnować. Nie uważam, żebym robiła coś złego. Myślę, że... I zniszczyłaś życie całej swojej rodzinie i wszystkim wokół ciebie. Lubisz chodzić komuś zdanie, tak? Nie było mnie tu chwilę, weszłam, chciałam coś powiedzieć, to fajnie jest tak po prostu komuś przerwać, nie? No to co, to ja wobec tego idę robić ten plakat, co ja się będę wypowiadać? No. Jak tu nie można, tu nie można nawet trzech zdań powiedzieć, bo ci zaraz ktoś przerwie. Nie, tej baby już nie ma tam. Ela, mów, no spokojnie, my posłuchamy. A teraz proszę wymienić straty, jakie pani poniosła w związku z działalnością w internecie. Więc tak. Po pierwsze, to mnie już zadałeś jedno pytanie i po prostu nie musisz pytać dalej. Więc tak jak powiedziałam, cena sławy, tak? Że robisz coś i to się po prostu wiąże z pewnymi konsekwencjami, sytuacjami. Niczego nie żałuję, niczego nie zamierzam zmieniać. Nie uważam, żebym była chora, robiła coś złego, krzywdziła córkę. Żałuję, ja się z tych zarzutów wybronię, wytłumaczę, pokażę absurd, paranoję, podwójne standardy, podwójną moralność tych wszystkich instytucji i urzędów, bo oni na przykład uważają, jak sami w szkołach organizują dzieciom spotkania z transwestytami, z transseksualistami, reklamują homoseksualizm, uświadamiają dzieci seksualnie nawet w przedszkolu. No to wszystko jest w porządku, tak? Dajesz sobie dziecko do przedszkola, tam przychodzi jakiś pan, wyciąga gumowego członka i uczy dzieci, jak się trzeba onanizować. I to wszystko jest w porządku, tak? Zgodnie ze standardami. Ale jak ja na live'ie powiem coś na temat seksu, na live'ie transmisji prowadzonej po godzinie 22 z oznaczeniem, że jest to nagranie dla dorosłych, to ja jestem zboczeńcem. Ale nie są zboczeńcami. Prezydent Rafał Trzaskowski nie jest zboczeńcem, że organizował dzieciom w przedszkolach i w szkołach podstawowych w Warszawie uświadamianie seksualne. To on nie jest zboczeńcem, tak? Tylko ja jestem zboczeńcem, bo ja po godzinie 22 na live'ie miałam prawo w czasie 3 godzin trwania live'u o 10 minut powiedzieć na przykład coś o seksie oralnym. Czy jest fajny, czy nie fajny, czy po prostu jak się go uprawia i tak dalej, to mi nie wolno, ale tym wszystkim trenerom, seks z trenerom w przedszkolach to wolno, tak? Albo na przykład protestujący z Platformy Obywatelskiej, protestujący z Platformy Obywatelskiej, jak wychodzą na ulicę i wkładają sobie, wciągają majtki i wkładają sobie do pochwy krzyż z Jezusem Chrystusem, smarują się ketchupem. Ela, zabrali ci dziecko, czy ty tego nie rozumiesz i nie musisz mnie wyrzucać, sama stąd wyjdę. To wypierdalaj, no.
I co? I jak na przykład są protesty, wiecie, jakie były te protesty Platformy Obywatelskiej na ulicach? Te antyaborcyjne. Goniły kobiety nago po ulicach z gołymi cyckami, z gołymi tyłkami, smarowały się keczupem po prostu, że niby zakrwawione, wkładały sobie do pochwy krzyże, szalały, rzucały, demolowały, dewastowały samochody i wszystko było w porządku, tak? Ela, ale ty świata teraz nie zmieniaj. Ale się... jak ja sobie prowadzę live'a i opowiadam sobie, że spodobał mi się jakiś chłopak i się w nim zakochałam, to jestem spekleńcem. Bo w dzisiejszych czasach nie wolno promować miłości kobiety i mężczyzny, tylko trzeba promować miłość homoseksualną, transseksualną, transwestyty, zmiany płci, operacje na płciach, bo to jest wszystko biznes, nie? Ale emigrantów, jesteś bi. Emigrantów arabskich sobie sprowadzamy do Polski, że za chwilę się okaże, że już nie można nad morzem w kostiumie kąpielowym być, tylko trzeba się po prostu, kobiety się za chwilę będą musiały kąpać. Ale chuj cię obchodzi imigrant arabski, jak ci dziecko odebrali. Wiecie, jak się Arabki kąpią? Tuniki, wietry i mają nawet zasłonięte stopy. Za chwilę tak się nam będą kazali kąpać. Po prostu wszystko, cała rewolucja seksualna lat 50., 60., 70., 80., 90. w Europie, to wszystko szlak trafi, bo mamy teraz muzułmanów i trzeba będzie zasłaniać stopy nawet na ulicy, to nie tylko twarz. Ale Ela... A każdy, kto tego nie zrobi, będzie zboczeńcem, no bo są kultury, które tak uważają, nie? Przecież są kultury rozwinięte pod wszelkimi innymi względami, które nie pozwalają kobietom pokazywać stóp, nóg, rąk, ciała, ani twarzy. Ale, to religia. Proszę pani Elu. Jest to drastyczna różnica między religią, a samą w sobie kulturą. No, natomiast jest bardzo ścisły związek między jednym a drugim. A czy słyszała pani o... Rację, aczkolwiek Polska aktualnie nie należy do kraju muzułmańskiego i wątpię, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. Pani Elu, to już nie jest jeszcze czyja władza, ty albo religia. Tak. Ale tak, niech pani nie przerywa komuś. Dobra. Czyli co, przyjmujemy na podium nowe osoby, a te, które tu już były, to się żegnamy, tak? Można zadać pytanie? Nawet się nie zdążyłam odezwać. Ja też. Ela, bo ja chciałam cię zapytać, powiedziałaś, że twoja córka Marysia ogląda twoje live'y, a mówiłaś, że masz treści po 22 i to są treści dla dorosłych. Tak, zgadza się, ale on może oglądać, ja jej pozwalam. To jest kwestia, decyzja indywidualna rodzica. No a dopiero mówiłaś, że Trzaskowski jest zły, bo uświadamia dzieci. Ale Ela nie uświadamia dzieci, ona przecież tylko mówi o swoich własnych jakichś tam tych odczuciach czy coś, nie? To znaczy osobiście uważam, moja córka ma 12 lat, że to, co ja mówię na live'ach, to ona spokojnie może sobie 12 lat, jak miała mniej, to nawet jeśli oglądała, to nic z tego nie rozumiała. Nie oglądałaby jej to, nie interesowało, a teraz ma 12 lat, to jest naprawdę już dużo. Nie, nic niewłaściwego na tych live'ach nie mówię, żeby 12-letnie dziecko nie mogło sobie tego oglądać. Biorąc pod uwagę, że moja córka nie ma na telefonie, przynajmniej jak była ze mną, nie miała, bo teraz ma kontroli rodzicielskiej, żadnej cenzury, ani na komputerze i ona sobie mogła wejść w każdej chwili na każdą stronę internetową, nawet pornograficzną, odkąd zaczęła korzystać z komputera. Nie ma w moim domu żadnych kontroli. I jaka jest opinia, twoja opinia rodzicielskich? Po prostu, za co pani lubi jest? Ale mogę wam powiedzieć, że dziecko nie, po prostu 12-letnie dziecko się nie interesuje takimi sprawami. I ona nie ogląda tych live'ów, bo dla niej to jest nuda, ani żadnych seks stron też nie ogląda, bo ją to nie interesuje. Pani u 12-letki właśnie zaczyna się rozwijać te sprawy. I coraz bardziej zaczynają się tymi tematami interesować.
Ale dzieci z jej klasy, ona chodziła do szkoły publicznej i nadal chodzi, mają dostęp do internetu, tylko po prostu dzieci niektórych rodziców mają kontrolę rodzicielską i szlaban na internecie, jakichś takich świrów, a każdy normalny rodzic, odkąd dziecko ma informatykę w szkole, czyli tam mniej więcej od 10 roku życia, pozwala temu dziecku korzystać po prostu z internetu, z tym, że no w sposób limitowany, w sensie, żeby nie siedziało 10 godzin dziennie, ale może sobie tam po prostu korzystać z różnych treści, nikt nad dzieckiem nie siedzi i nie kontroluje. Przede wszystkim była epidemia, były lekcje online, rodzice sobie chodzili do szkoły, do pracy na 8 godzin dziennie. Dzieci korzystały z komputerów, niejednokrotnie były same. Od 9 roku życia PiS pozwolił dzieciom korzystać z internetu i mało kto dawał ten limit kontroli rodzicielską, bo nawet nie każdy umie to ustawić. Dzieci sobie korzystały i jakoś nic im się od tego nie stało. A czy uważa pani, że rodzice koleżanek i kolegów pani córki pozwalają oglądać swoim dzieciom pani streamy? Bo jednak też po drugiej i drugiej to jest jednak, robi pani live tak. A jak 18 plus, więc jednak jak nic myślicie, nie co wam mam powiedzieć? A jak myślicie, co wam mam powiedzieć? Teraz, jak Marysia została zabrana, to cała jej klasa i wszystkie dzieciaki z jej szkoły razem z rodzicami oglądają to, co ja co tydzień sobie nadaję, jeżeli chcecie wiedzieć. Ale nie zabraniają. Nie się pani nie dziwi, bo jednak ludzie. Przykładowo, dobra, spokojnie. Miałam live'a w piątek i w niedzielę, tak? I co takiego złego się stanie 12-letniemu dziecku, które oglądało tylko live'a? Że pokazałam fuck you? Czy ja po prostu... Czy ja ściągałam majtki na tym live'ie? Czy ja pokazywałam jakieś seks gadżety? Przeklinałam bardzo dużo razy? Naprawdę nie mogły tego dzieci oglądać? A co tam takiego było niewłaściwego? Nie, może ja mam jakieś zaburzenia pamięci. Że co, że ja sobie opowiadałam, że mnie policja zabrała, że tęsknię za córeczką? Co tam było takiego niewłaściwego? Bo nie, no sorry, no bardzo przepraszam, ale dlaczego tego nie można oglądać? Niewłaściwego to dlaczego jest od tam 16 roku życia, czy tam 18, bo tego nie rozumiem. Ja pani to wprost wytłumaczę. Sama sobie to ustawiam. Ja pani wprost wytłumaczę. Bo YouTube, tutaj... nie, tam jest po prostu, jest inaczej. YouTube, jak dajesz live, to masz zaznaczyć, czy odbiorcami mogą być dzieci, czy nie mogą. I teraz jak dasz, że mogą być dzieci, to nie wyświetlają ci się reklamy po prostu na live, więc opłaca ci się dać, że nie mogą dzieci oglądać, bo wtedy po prostu możesz mieć różne seks reklamy i tak dalej, no nie? A po drugie to nie jest dla dzieci, więc po prostu jak sobie dziecko wchodzi, to dostaje informację, ale tam nie ma żadnego limitu, jeżeli chodzi o YouTube, to tylko kilka moich filmów na 300 filmów, które mam na kanale, to tylko 3 albo 4 YouTube na skutek zgłoszeń widzów oznaczył, że jak ktoś na nie wchodzi, to wyświetla się taki komunikat, że to jest od 18 lat i czy masz tego świadomość i chcesz wejść. I to tam były te sceny, jak się całuję z Markiem i jestem ubrana w bieliznę i dosłownie 3 albo 4 filmy. Natomiast na każdą inną transmisję można sobie wejść bez żadnego limitu. Jest tylko zaznaczone, że nie jest to przeznaczone dla dzieci. No, ale no czego nie rozumiecie? Powiedzmy sobie szczerze, nikt pani streamów nie skończyła tą rozmowę. Dla treści, jakie pani tam nadaje. Oczywiście oglądają dla pani osobowości, a za pani osobowością ciągną się różne afery, w tym ta ze zdjęciami pornograficznymi problemy. I filmami. Więc jeśli ludzie natrafiają na pani streamy, zaczynają się interesować pani osobą, to trafiają również na te treści, w tym osoby małoletnie. I stąd wynikało to pytanie. Nie, wiesz co, no, nie zrozumiałam tego, co ty w ogóle mówisz. Elu, a ja mam pytanie.
Czy Marysia już dostała krzydełka i nuggetsy? Dostała. Mhm. Tato na przykład, czy dzisiejsze podium nadaje się dla osób, które są niepełnosprawne? Ale jaka w ogóle afera z moimi rozbieranymi zdjęciami i filmami? Naprawdę nie rozumiem tego. No jaka afera? No to, że też oglądają to dzieci w wieku poniżej 12 lat, więc jednak takie dzieci nie powinny czegoś nie oglądać. Ale nie to... To niech rodzice pilnują tych dzieci. No właśnie. Ale jeżeli takie seks zdjęcia wypłynęły w przypadku innych celebrytów i jakoś ludzie żyją, to mi się wydaje, że dzieciaki będą prędzej oglądać jakieś znane osoby, tam Pamela Anderson czy tam kogoś, a nie akurat mnie, nie? Więc w internecie dużo jest takich materiału, więc po prostu dlaczego akurat miałby sobie mnie oglądać? Pani Elu, zawsze kiedy wypływają zdjęcia nagie, rozmieszczane, czy nawet filmiki, jak to było w przypadku Natsu, osób jakkolwiek znanych, zawsze obchodzi się to z dużym szumem. No i co z tego? Ja jestem dorosła po prostu, ja nie mam z tym żadnego problemu. A moja córka też nie. Jeżeli was to interesuje, moja córka też nie ma z tym ale żadnego problemu. Ale to chwilą narzekałaś, że córka płacze, że się z niej śmieją. No to ma z tym problem. Nie. Jaka potrup, a nie... Ja narzekałam. Ja narzekałam przed chwilą, że moja córka, że się płacze, że się z niej śmieją. Nie przypominam sobie, żebym coś takiego w ogóle dzisiaj mówiła. Ja przed chwilą tak mówiłam? Nikt się z niej nie śmieje. Może się z siebie ktoś śmieje na ulicy, bo nie wiem, może jakoś nieciekawie wyglądasz. Nikt się z Marysi nie śmieje. Nie, cała klasa się z niej śmieje. A ty mówiłaś, że śmieją się z niej, że jest bidula. No mówiłam, że się z niej śmieją. Z tego, co robisz w internecie, z tego, sytuacja Marysi. Ale dzisiaj nic takiego nie mówiłam, więc czemu kłamiesz, ale że przed chwilą mówiłam? Ale na poprzednim live mówiłaś, że jak dostała transfer do Eszty Bidul, mam! To że się z niej wyśmiewają. Czyli nie z mojej winy, tylko dlatego, że ją zabrali do domu dziecka. Z jej winy ją zabrali Bidula z naszej? Dobra, ja muszę po prostu tutaj wyłączyć tą hołotę, bo mi się nie chce po prostu z wami rozmawiać. Wypierdalam wszystkich. Wszystkich. Przyjmuję inne osoby. No widzisz. Tak, teraz czas na nową, młodą krew na podium. Dzień dobry, pani Elu. Ela, ja mam jutro urodziny. Złożysz mi życzenia może? Ale ja się boję składać komukolwiek życzenia, bo za chwilę się dowiem, że jestem dziwką. Nie, no przecież nie znasz. No, złożę życzenia. Złożysz mi życzenia, a potem powiesz, że jestem skurwysyn. Ja nic takiego nie powiedziałam nigdy. Przepraszam bardzo. Nie. Ale nie chodzi mi o ciebie. Tylko mi się no tam ja mówię o tobie, że ja nic takiego nie powiedziałam. Ja jestem kulturalna i grzeczna. Ale ja odpowiadam, że nie będę nikomu składać życzeń, bo mnie ktoś wyzywa za to, no. No dobra, ja no, ale dlaczego to zrobić, bo też... Ja mam pytanko do pani Eli, bo wczoraj próbowałem się dodzwonić, no i nie udało mi się, a śledziłem live'a. I pani Elu, pani wczoraj powiedziała, że ponoć jestem hejterem pani, aczkolwiek nic takiego nie robię. To też mnie niepokoi właśnie. Jeszcze raz? Niepokoi mnie twój głos! No mam taki naturalny, przepraszam. Spokojnie, nie mam zamiaru nic brzydkiego mówić. Już rozmawialiśmy przez telefon, przecież dwa razy chyba mnie pani kojarzy już. Wiecie co, ja na razie się wyłączam, bo nie dałam sobie reklamy na podium, że ja tutaj jestem. Trochę się nie czuję komfortowo w czasie tej rozmowy. Ja chyba w ogóle zamknę to podium, słuchajcie. No nie jest przyjemnie, nie chce mi się tutaj rozmawiać, przepraszam. Cały czas atak, jeden, drugi, ale trzeci, czwarty. Jest bardzo przyjemnie. Chodzi mi o ciebie, mówię, że się nie czuję komfortowo, chcę się wyłączyć, zamknąć podium. No. Ale było bardzo przyjemnie, były pytania, słuchaliśmy. Nie ma już pytań, po prostu mam już tego dość. Ja mam pytanie, słuchajcie, kiedy pani się w końcu nauczy gałę robić, bo takie ciućkanie, siuśka, to normalnie jest...
No to było chamskie. Było bardzo chamskie. Bardzo nieuprzejmie, no, bardzo pytanie, za co pani robi PiS? Żeby mówić, że ktoś nie potrafi gały robić? Powiem wam, że z Markiem mamy bardzo fajne nagrania i różne, które mu wysyłałam. Tylko ta menda psychotrup wybrał jakieś takie najmniej ciekawe, no nie? Żeby mnie ośmieszyć, na których nie wyglądałam atrakcyjnie. A te najfajniejsze pozostają dalej w sferze tajemnicy, no nie? Natomiast zapewniam was, że jest dużo o wiele fajniejszych nagrań. A ja mam do pani pytanie, skoro są takie nagrania... Proszę na privie. Czy nie chciałaby pani założyć OnlyFansa? Aczkolwiek ja ich nie będę udostępniać, ale możecie być pewni, że jest dużo fajniejszych nagrań, ładniejszych. Robiliśmy sobie na przykład nagrania w jacuzzi, na basenie, na plaży, na wydmach. Takie naprawdę fajnie nagrane w ogóle, po prostu piękne. A on wybrał jakieś takie badziewia i wrzucił, no żeby mnie ośmieszyć, no i tyle. A są po prostu piękne nagrania, bo wybywaliśmy się z Markiem raz na 2 miesiące i bardzo dużo mu nagrań robiłam, takich ładnych, żeby go zachęcić, żeby przyjechał do mnie. Zawsze się ładnie tam czesałam, malowałam, ubierałam do tego, robiłam sobie jakąś fajną scenerię i różne tam mu fajne filmiki nagrywałam. No to oczywiście tego nie zobaczycie nigdy, bo chodziło o to, żeby wybrać takie niekorzystne dla mnie, gdzieś tam przypadkiem akurat zrobione. Czasem coś nie wyszło, zostawiliśmy sobie na pamiątkę. It's me, Monika from Kraków. Na przykład mamy z Markiem bardzo fajne nagranie, takie w jacuzzi, jak sobie w basenie, takim basenie siedzimy i bardzo ładnie to wyszło, tak optycznie, po prostu światło piękne, woda parująca, no normalnie cudo. Ale tak sobie siedzicie, czy tam coś robicie? Ale tego nie zobaczycie, bo tego psychotrup nie wrzuci, bo będzie wrzucał jakieś badziewia gdzieś z domu nagrane. Elu, ale mówiłaś, że to Marek wrzucił. Zdecyduj się. To w końcu Marek czy psychotrop? Nie zrozumiałam tego pytania. Mam pytanie, bo mówiłaś, że to Marek wrzuca te brzydkie nagrania, nie? A przed chwilą powiedziałaś, że to psychotrop. Nigdy nie mówiłam, że Marek. Mówiłam zawsze i jeszcze raz powtórzę. Marek Łangowski, youtuber, pojechał do youtubera psychotrupa 5 stycznia, ten poił go alkoholem, podał mu prawdopodobnie narkotyki, tak Marek twierdzi. Następnie go pobił. Następnie jak Marek leżał nieprzytomny w nocy z 5 na 6 stycznia, go fotografował w jakichś niekorzystnych dla niego ujęciach, ściągał mu spodnie nawet i bieliznę i robił mu zdjęcia, jeżeli chcecie wiedzieć. Potem mu ukradł telefon. I z tego telefonu sobie skopiował nasze różne zdjęcia i filmy, też po prostu wszystko, co Marek miał, całe jakieś prywatne archiwum sobie po prostu skopiował. Teraz udostępnia to w internecie i stawia Marka w jakiejś krępującej sytuacji, prawda? Bo też miał tam swoje różne osobiste dane, związane z pracą, związane z rodziną, książkę adresową, kontakty, notatki, sobie po prostu wszystko skopiował i ja podejrzewam, że on może nawet Marka szantażować w tej chwili, że on to wszystko ujawni i wymusił na Marku, żeby odszedł z social media, usunął profil na Facebooku, profile na Discordzie, bo prawdopodobnie go szantażuje w tej chwili. I telefon zmienił. Tak jak chciał na mnie wymusić psychotrup, żebym usunęła serwer Discorda, wszystkie moje profile w social media i mój kanał na YouTube i że wtedy pod tym warunkiem on ogłosi, że prowokował mnie w czasie tej rozmowy telefonicznej. Ja się na te warunki nie zgodziłam i
nie wycofałam w związku z tym zarzutów w stosunku do tego człowieka. Natomiast podejrzewam, że on Marka teraz w tej chwili szantażuje. To pani Elu, ja mam do pani takie pytanie. Dlaczego w takim razie nie trzymacie takich rzeczy, jakichś ważnych spraw na jakimś dysku w komputerze czy coś, tylko że na telefonie? To też tak jakoś... Nie chcesz też ty jakoś inaczej powiedzieć, więc... no. Uważasz, że więcej kopii znaczy bezpieczniej? No ja sobie też trzymam. Raczej bezpieczniej na komputerze niż na telefonie, bo jednak w każdej chwili ktoś na telefonie może się włamać czy coś, lub ukraść po prostu, jak to Markowi został ukradziony ten telefon. No ale ja... Ale ja miałam swoje dane prywatne na dyskach i na komputerze i jak byłam aresztowana, to policja dostała się do mojego mieszkania i ukradła mi cały sprzęt, więc jaka to różnica, gdzie trzymasz? Jak będzie ci chciał ktoś, kto ukraść, czy osoba prywatna, czy nawet służby, to to zrobią. Nieważne, czy to przechowujesz w telefonie, w komputerze, czy w lodówce, to ci i tak zabiorą. Przepraszam pani Elu, oczywiście ma pani 100% rację, ale chciałabym zapytać, skąd u pani prawicowe poglądy polityczne? Można było mnie dosłyszeć, ale chciałam zapytać, skąd u pani właśnie prawicowe poglądy polityczne? Było słychać, zacięła się. Słuchajcie, ja się na chwilę rozłączę, bo dam sobie taką informację na Discordzie, że jestem na podium, dobrze? Potrzebuję 2 minuty przerwy, dobra? Jak chcecie, to sobie rozmawiajcie teraz. Czyli nie kończymy podium? Cicho, kurwa, zapomniała. Bo... Wiesz co, ja kończę. Żegnam. Żegnam. Cześć, Riko. Tu jest z nami ktoś, kto ma uprawnienia? Ja teraz tworzy plakat reklamowy. Dobrym miejscem dla takich plakatów reklamowych mogła być nawet taka kanwa do zrobienia. Wiecie, za co Serendipia ma czerwony mikrofon? Dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, ja będę wychodzić z tego podium, bo nie, ja tego nie inicjowałam, nie chcę mi się tutaj rozmawiać. No, wszystko w porządku. Wszystko jest dobrze, wszystko gra. Jest na sprawie 600. Live'y będę robić dalej, będę robić filmy na kanał. Będę pokazywać ludzką hipokryzję, walczyć z hejtem. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Pokazywać obłudę lewicowych różnych instytucji i myślę, że... Ela, ale teraz rządzi PiS. Ja myślę, że trzeba zrobić coś takiego, żeby to był jakiś przełom. Dlaczego jedni ludzie mogą być youtuberami, a inni nie? Dlaczego
za darmo chcesz. Są dzieci, które występują na YouTube, są modelami, aktorami, influencerami. I one mogą, a moja córka nie mogła. No i bym takiej wiedzy za darmo nie rozdawał. Nie tak, nie mrawo. A ty się dobrze czujesz, bo ty coś mówisz nie mrawo. Bardzo dobrze się czuję, tylko mam taki słaby głos. Tak, kto tu był, słuchajcie, to usunę tę osobę, niech idzie sobie coś zjeść i się wzmocni. Vexi, tak? Nie, nie ja. Tym razem nie ja. O, dobra, słuchajcie, idę z tego podium. No strasznie dużo hołoty od tego psychotrupa tutaj przylazła na ten nasz serwer. Nie da się już rozmawiać z widzami, nawet na podium. Elu, a ja myślę, że my możemy połączyć siły, bo psychotrop mnie też nie lubi. Co o tym myślisz? Pamiętajcie, tak jak powiedział ksiądz Popiełuszko, zło dobrem zwyciężaj. No właśnie, Elu. Popiełuszko powiedział? Psychotropa, także ja nie jestem fanką psychotropa, wypraszam sobie. Skąd zamiłowanie do PiS? Wyssane z mlekiem matki. Mówimy o hejcie? Zamiłowanie do polskiej prawicy, po prostu z takiej rodziny pochodzę. Rozumiem. Dlatego uważam, że moi hejterzy to są dzieci i wnukowie zamowców. Ale w takich wartościach zostałaś wychowana i tak masz zamiar przeżyć swoje życie, prawda? Taki skrót myślowy, po prostu z takich rodzin pochodzą. No. Zostali takie wzorce po prostu w domu. Przepraszam, że nic nie mówię, bo jem kotleta. Dobra, 17 osób jest na podium. Chcę rozmawiać, dodajemy. Smacznego. Smacznego, Elu. Smacznego. Smacznego 2-0. Witam. Co się tu dzieje? Witam. Cześć wszystkim, słuchać mnie? Tak, tak, słychać. Cool, super, właśnie chciałam się do was dostać. Słychać was dobrze. Macie ukończone 18 lat? Nawet 25. Nie. I co mi zrobisz? Daj mi telefon. Nie, nie robię. Kurwa, dawaj telefon. Ktoś tam się Dobry wieczór. Elu, czy ty jesteś z nami jeszcze? Ej, słychać mnie? Tak, słychać. Jestem. A dlaczego przeszkadzacie? Siema, Elu, ja mam takie pytanko. Czy rozważałaś kiedyś
bo robisz te live na YouTubie, jakieś wideoblogi, a czego zważałaś, żeby na przykład u siebie w mieszkaniu zamontować kamerkę? I wiesz, tak jak kiedyś były takie programy a la Big Brother, Bar, Dwa Światy to się chyba nazywało, czy nie rozważałabyś nawet przez kilka godzin dziennie tak po prostu publikować twoje życie online, takie jest, albo nawet może, nie wiem, zatrudnić kogoś, żeby po prostu chodził za tobą z kamerą. Ja uważam, że to by był jakiś taki ciekawy dodatek do form przekazu, które już używasz. Tak, myślę, być może kiedyś o tym pomyślę, ale teraz by mnie napadły te instytucje, że za dużo obnażam informacji o sobie. No bo tak, oni, no w sumie rację. Ja bardziej myślałam po prostu, wiesz, jak ja już się ślenie... Chcą po prostu wymusić ode mnie, żebym w ogóle nic nie nagrywała. Jakbym zainstalowała kamerę w domu, no to by stwierdzili, że ja kompletnie zwariowałam już do reszty. A czy tak, no rozumiem, ja po prostu, ja się pytałam, no z perspektywy, tak, obserwuję cię już tam 2 lata i no mówię, no to by była taka, no ciekawy dodatek moim zdaniem, no ale no rozumiem twój punkt. To znaczy myślę, że zrobię to, jak wyjdę na prostą tutaj z tymi sytuacjami z córką. Muszę na razie tą sytuację uspokoić. Teraz nie wiem, czy zauważyliście, że jakby te live'y, moja obecność w internecie się cały czas sprowadza do nagłaśniania tego, co się wydarzyło i żeby sobie tutaj jakoś pomóc w tych moich problemach, tak, próbuję to nagłośnić i idę w tym kierunku po prostu. Na jakim etapie jest ta sprawa teraz? Jak się sprawy mają aktualnie? Nie, na ten temat nie będę już żadnych informacji udzielać. Okej. Okay. Elu, a ja mam takie pytanie, bo powiedziałaś odnośnie tego, jak wygląda życie Marysi w tym ośrodku, że ona tam ma obowiązki, że jej zabierają telefon, że ona musi sprzątać łazienki, pokój, jest odpowiedzialność zbiorowa. Ja mam takie pytanie, a jak u ciebie, kiedy Marysia mieszkała z tobą, wyglądało właśnie egzekwowanie pewnych rzeczy? Jakie ona miała obowiązki? W jaki sposób te obowiązki były egzekwowane? I jak po prostu wyglądały twoje metody wychowawcze? Marysia sprzątała. No, nie wiem, czy akurat ktoś chce słuchać na ten temat. Osoby, które śledziły moje filmy, zdjęcia, nagrania, to wiedzą, jak wyglądało nasze życie. No, znaczy, życie no, ja normalne. Co innego pokazuje się jednak w mediach. A sama mówisz, że kreujesz w pewien sposób właśnie swoją postać w mediach. A inaczej to wygląda, kiedy kamery są już wyłączone, co nie? Dlatego pytam, jak to wyglądało, żeby było jakieś porównanie, bo z jednej strony tutaj pokazujesz, że te wszystkie obowiązki, konsekwencje, które ponosi, jak czegoś nie zrobi w tym ośrodku, są złe, to jest coś niepoprawnego twoim zdaniem, natomiast nie mówiłaś za wiele, jak u ciebie wyglądało właśnie egzekwowanie obowiązków Marysi. Po prostu jedynym obowiązkiem Marysi było chodzenie do szkoły, odrabianie lekcji, uczenie się, dbanie o siebie, o swoje zdrowie, regularne odżywianie, zażywanie witamin, chodzenie na wycieczki, spacery, uprawianie sportu, światłoterapia, pływanie w morzu, chodzenie na plażę. Natomiast nie miałam żadnych więcej obowiązków w mieszkaniu, sama sprzątałam, ona sobie po prostu utrzymywała porządek w swoim pokoju, jeśli miała ochotę, a jak miała gorszy dzień, spieszyła się i sobie nie posprzątała, to sama jej sprzątałam, nigdy nic nie musiała robić w kuchni i nie sprzątała łazienek, nie kazałam jej odkurzać ani nic myć, po prostu dbała o swoje rzeczy, o swoją odzież, o swój pokoik i muszę powiedzieć, że to był zawsze najbardziej wysprzątany, najładniejszy pokój w domu. Nigdy mi nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. U nas w domu nie było żadnych kar,
Ale też nie było żadnych nagród, bo i tak wiedziała, że zawsze wszystko ode mnie dostanie, nieważne czy była grzeczna, czy niegrzeczna. Nie było czegoś takiego, że jak jest niegrzeczna lub dostała gorszą ocenę, to miała karę, nie dostała telefonu, czy tam nie mogła pójść na pole. Nie, po prostu karą dla niej było tylko to, że mi było smutno. I ona wtedy widziała, że ja się martwię, że czegoś nie zrobiła, czy tam w czymś mi nie pomogła, czy coś się nie udało i wtedy ona się starała to naprawić, żebym się cieszyła. Po prostu jedynym wyznacznikiem był mój uśmiech albo moje łzy. Jak mama była zadowolona, to wszystko było fajnie. Jak było mi przykro, no to starała się to zmienić. Elu, to powiedz mi, jak Mary się z domu. Coś nie słychać wyraźnie. Na live'ach mówiłaś niejednokrotnie, że prosisz o pizzę, bo na przykład z córką nic nie jadłaś. Zależy mi, żebyś odpowiedziała, czy to było tylko po to, żeby po prostu przysłać ci pizzę, czy... Bo teraz mówisz, że jakby Marysia się regularnie odżywiała, no to chciałabym wiedzieć, czy to było tylko po to, żeby właśnie tę pizzę wyłudzić, czy po prostu dziecko faktycznie nic nie jadło. Nie, nigdy nie mówiłam, że nie mamy jedzenia i nie mamy pieniędzy na jedzenie. Nie zbieram pieniędzy w internecie na jedzenie. Mamy jedzenie. Zawsze miałyśmy. Żadne wyłudzanie. Po prostu fajnie jest. To jest taki miły gest od widzów, jak ci coś wyślą. Możesz sobie sam zamówić, ale jak widzowie coś przysyłają, to jest bardzo sympatyczne. Zarówno córka moja to bardzo lubiła, ja też to lubię. No rozumiem. Czy ty pamiętasz taką sytuację, jak byłaś z Marysią we Władysławowie i wtedy przyjechał do was Marek? I to pamiętam, że to był taki live, gdzie ty się zamknęłaś w pokoju z telefonem Marka. Marysia i Marek się dobijali do drzwi. Czy ty myślisz, że to były wakacje, jakie chciało spędzić twoje dziecko przy awanturach? Ale nie było nic takiego po prostu. Nie było takiej sytuacji. Był taki live. I mogę ci go kurwa nawet teraz znaleźć. Moja córka się nie dobijała do żadnych drzwi, bo ona sobie spała, więc po prostu tak, nie wiem. Spała, jak się kłóciliście, tak? I jak Marek napierdalał i darł się w drzwi, tak? To ona spała. Ale moja córka mieszkała na innym piętrze, w innym pokoju. A kamera, mikrofon, ta kamera internetowa działa tak, że można mówić bardzo cichutko, a wtedy ona podgłaśnia wszystko. Także absolutnie nasze live'y nie przeszkadzały mojej córce, bo ona mieszkała w innym pokoju i na innym piętrze. Po prostu ona miała pokój jakieś 30 metrów ode mnie, więc po prostu... W międzyczasie były schody, kilka tam kondygnacji, jakieś meble. Nie ma w ogóle żadnej mowy, żebym dziecku przeszkadzała w czymkolwiek. Tak, tak. A ściany były wygłuszone, tak? No po prostu dziecko mieszkało na innym piętrze, w innym pokoju. No więc trudno, żeby słyszała, co się dzieje w moim pokoju. Elu. Tak samo jest w mieszkaniu. Elu, oglądam ja telewizję, nie mieszkam na mieszkaniu, nie? Ja słyszę, tak, jak sąsiedzi piętro wyżej się napierdalają i piją. Ja to słyszę, mimo że mieszkam piętro niżej. Myślisz, że Marysia tego nie słyszała? Nie było żadnego napierdalania się ani picia. Przecież mówiłaś, że uderzyłaś Marka. I to było dokładnie wtedy. Nie było nic takiego. Źle zrozumiałaś chyba. Nie zrozumiałam źle, bo przeczytałam, bo nawet pisałaś. Faweksi to jest ta osoba, która Janysa prześladowała i zgłosiła, gdzie on pracuje i zwolniono go z pracy. Zbanowała ją teraz. Także to jest po prostu psychopatka, która nie tylko ma problem, że ja traktuję dzieci, ale nawet potrafiła zadać sobie trud, żeby pisać do pracodawcy mojego moderatora, żeby go zwolniono z pracy. Taka jest po prostu zajadła. Zamiast w swoim wolnym czasie pójść sobie na spacer albo przesadzić kwiatki, to wyszukuję moich administratorów i piszę do nich na nich donosy. Słuchajcie, dobra.
kurwa, banuj, kurwa, banuj. Jest pytanie na czacie od Sadama. Mogę przeczytać? Bo ty za nimi przepadasz, chyba, Elu. No. To mogę przeczytać? Bo nie jestem pewien. No. Okej, to już chwilkę, bo tu Sadam zadał takie pytanie na czacie przed pokoju. Elu, mówisz, że są tematy, o których nie chcesz nam mówić. O czym zatem chciałabyś nam poopowiadać? Maciek, a ja cię zablokowałam z jakiego konta? To ja ci dam unbana. Chyba jest zdjęcie, ale to nie teraz, bo tutaj. Chyba, że tak na tym może być obojętnie. A jak to konto się nazywał? Dobra zabawa czy Maciek? To jest to SMS-a wysyłałem. Dobra, to cię tu odblokowałam, możesz dołączyć. To się zaraz przeruguje. Elu, mam pytanie do ciebie. Dam ci uprawnienia. Ale o co pytał ten Sadam? Pokrótce, że są tematy, o których nie chcesz albo nie możesz nam teraz mówić, jako twoim widzom, bo to są widzowie raczej, a nie tylko fani czy hejterzy. To o czym byś chciała nam popowiadać? No właśnie, o czym? No. Ja mam pytanie. Takie ogólne. Powiem po prostu, że może odpowiem na to pytanie, które było, że po prostu no, trochę się dzisiaj źle czuję, bo jestem zmęczona tymi wydarzeniami weekendu. Mam dużo obowiązków takich w tygodniu, no muszę tutaj działać, żeby odzyskać córkę, muszę działać, żeby odzyskać te donaty. Muszę po prostu pisać do tych gazet, które mnie zniesławiają, żeby po prostu, żeby mnie nie zniesławiały. I właśnie jestem na tej głosówce po to, żeby, ale żeby Marek, zadać kłam. Ale Marek, ty nie chcesz Marka. Ostatnio mówiłaś, że nie chcesz Marka. Ani że Marek cię też nie chce, bo wysyłał do ciebie SMS-y. A ja mam takie czemu pytanie, czy pani robi coś więcej niż mówi, że stara się o Marysię? Marek mówił, że on kocha Elę i że on chce z nią mieszkać. No to wy nie słuchaliście głosówki poprzedniej, jak Elę zabinęli wtedy do mocy. Elu, Maciek cię znowu oszukuje, to są słuchacze, nie widzowie. Elu, w ogóle zamierzasz jakieś porządne konsekwencje wyciągnąć wobec Maćka, że zrobił właśnie tą głosówkę za twoimi, poprowadził ją sobie, jakby zgarnia twój fame, jakby kradnie ci widzów i nastawia ich przeciwko tobie trochę. Jakby ogólnie tak. Nie, wiem, no poproszę go, bo on może tak... Słuchajcie, ja się często spotkałam z tym, żeby decydował, co jest dla ciebie toksyczne, a co nie. Ela, on ci sobie kurwa nie daj, tak, bo... Chwileczkę, chcę ci odpowiedzieć. Jak oceniam jakąś osobę, to nie patrzę na jej błąd i to, co złego zrobiła, ale patrzę też na wszystkie pozytywy, jakie zrobiła dla mnie i kładę sobie na szalach wagi to, co zrobiła złego, to, co zrobiła dla mnie dobrego, to, co ona może mi jeszcze zaoferować i wtedy podejmuję decyzję, czy chcę z tą osobą dalej się przyjaźnić, mieć kontakt, współpracować, czy nie. I absolutnie w przypadku Maćka waga pokazuje, że 100 kg zasług, 30 deko win. To słuchamy o tych. No nie wiem, ocenianie jakby swoich kolegów, swoich byłych partnerów. No ale jak? Po prostu. No dobra, no to dzisiaj akurat tak zrobił, a tak normalnie tego nigdy nie przełapałam, żeby dokuczał Markowi, czy mnie, czy komukolwiek. Ale także tak jak mówię. No kilogramów zasług. 100 kg zasług. 10 deko win. Więc mu brakuje jeszcze 990 kilo, żeby po prostu, żeby mnie zniechęcić do siebie. No. Naprawdę osoba, która toczy jakieś brudne dywagacje na temat pani zdrowia psychicznego, ma tak mało win?
No i na temat pani córki też mówił. Nie wierzę. To bardzo dużo i niepochlebnie. No ale będzie wszystko na internecie, także jestem pewna, że będzie. Więc możesz sobie, Elu, proszę cię, zrób to, odsłuchaj sobie początek chociaż to, co on gadał. Bo ale naprawdę wiele podniesie. Ale słuchajcie, brakuje mi administratorów, osób lojalnych, które by blokowały hejterów. Ja nie jestem w stanie za taką pomoc zapłacić dużo. Maciek robi to dobrowolnie, w związku z czym ma prawo tam na jakieś działania na własną rękę, a liczy się to, że jest dobrym administratorem i banuje hejterów. I zdaje się, że z tym hejterzy mają problem. Czyli jest dobrym administratorem i za pani plecami robi jakieś, nie wiem, podium na temat pani zdrowia psychicznego, tak? Ale on tego nie... Ale to on zrobił, to nikt inny. Ale to po prostu ludzie się tam wypowiadali, nie on. Ale ja się on wczoraj... to stworzył, on był właśnie tym pionkiem do stworzenia tego. Ale prowokował to. Prowokował to. Lubię Maćka. Rozumiemy się? A tak poza tym, to ja mogę dostać pani admin całkowicie za darmo. Nie ma problemu. Lubię Mruka, lubię Marka, lubię Angie, Mrunię, Wiktorię, czyli kocham Elę, która mi tam też moderuje i po prostu cokolwiek nie zrobią jutro te osoby, to dużo będzie musiało jeszcze się wydarzyć, żebym przestała ich lubić, no. Dobra, mam pytanie z innej beczki, z ciekawości w sumie. Czy planowałeś zostać kimś innym niż fotografem, czy to był zawsze twój taki cel? Nie, ja fotografem nigdy nie chciałam być. Ani filmowcem. Ja najbardziej lubię pisać, ale oprócz tego to też mnie interesuje po prostu. A czyli powieści byś w sumie chciała pisać jakieś? Bardziej tam. Nie, ja właśnie powieści nie lubię pisać. Ja lubię właśnie sobie o sobie coś tam pisać. Jakieś artykuły. A, autobiografię. Mam autobiografię swoją. Napisz autobiografię, ja na pewno kupię. Najbardziej mnie zdumiewa, że wypłynęły te moje zdjęcia rozbierane i filmy, jak mnie teraz ludzie za to wyzywają, nie? Tak jakby to była moja wina. A tam cycyk, no, cycyk. A dupa to dupa. To jest straszna bezczelność, nie? No to psychotrop przecież nazwał Marka i wrzucił te screeny. Na przykład jakieś tam baby, jakieś takie różne baby, nie? Słyszałam ten pogląd 100 razy już, nie? Że jakieś krytynki mówią, że mogłabym lepiej robić laskę. Kurwa, ja pierdolę, jaki argument. To niech same nagrają. A same pewnie gorzej to... robią. Niech same nagrają, jak to robią, pokażą, nie? Ale szczerze, to tak naprawdę to mi się wydaje, że drama z, czy z nagraniem, czy ze swoimi zdjęciami jest przez to, że nie upierdoliłaś jak aktorki porno 5 facetom na raz. No właśnie, Ela, jak śmiałaś w ogóle tylko jednemu facetowi, ja tego nie rozumiem. No w ogóle one to są same pewnie zakompleksione. Ale jakie... Chodzi o to, jakie krytyjskie argumenty, nie? Ja mówiłam, że... Mówiłam, że normalnie to by inaczej wyglądało, tylko ja to tak robiłam do filmu, żeby ładnie wyglądała twarz i w ogóle, no nie, to było tak po prostu nagrane, żeby to było na filmie no, fajnie. Że to wyglądało bardzo fajnie, bardzo naturalnie moim zdaniem. I no, dla mnie powiem ci, że nawet ładnie wyglądałaś na niektórych zdjęciach i bardzo, bardzo chujowo zachowują się te laski, albo inaczej babiszone, które ty tak hejtują strasznie za to. Że jak śmiałeś w ogóle... Ja też uważam, że ładnie. Jak miałeś kochać się z facetem w domu, a nie kurwa w kiblu, w jakimś klubie obskurnym. No właśnie. Ja tego nie rozumiem. Wejrzały no, ale... tak i myślą, że coś wiedzą. Ale wiecie, jacy hejterzy są podli, nie? Że ja przecież tych filmów nie pokazałam, nie? I biorą i mnie oskarżają, że to ja je sama wrzucam do internetu, idioci. Jeszcze psychotrop Marka nie spał i mu wydać te wszystkie zdjęcia przez ten kabel.
Nie gadają na ciebie, bo tu wszystko wina psychotropa, to on ma takie chore zapędy. Ja mam nadzieję, że on tego nie kopiował kablem, tylko sobie po prostu pobrał gdzieś tam z Messengera. No, że może Marek nie miał wszystkiego na telefonie, ale trudno powiedzieć, nie? Nie, bo wygląda na to, że on tylko o sobie tylko z Messengera wysłał. Po prostu był tam w tej konwersacji, to ma sens w sumie. Sam był pijany i naczytany. Czy Sławę jeszcze? Wrzucić więcej takich zdjęć? Może nie zawodowo to tak robić. Udział naprawdę. Może policja udostępniła te zdjęcia. Tak, ale nie wiem. Ela, żeby zrobić większą reklamę sobie, wrzucić jeszcze więcej takich zdjęć. OnlyFansa możesz założyć. Ja bym kupiła. Ale ja jestem już wystarczająco dobrze rozreklamowana, nie potrzebuję więcej. Ale tak, jakbyś miała, nie wiem, pół miliona. Ale miliona. Ja jestem Elbiką, bardzo mi się podoba. Niech ta Polska na Ele patrzy tak naprawdę. Albo jak jest streamer. Ale cała. No bo jest piękna, inteligentna, no to jest na to patrzeć. Ela powinna zostać prezydentem Polski. Powiedzcie Markowi. Powiedzcie Markowi, że, bo nie mam do niego numeru telefonu, że chciałabym sobie nagrać jakieś takie ładniejsze jeszcze filmiki nowe. Ela, OnlyFansa możesz założyć. Ela nie chce zarabiać na seksie. Nie, z Markiem, no to a macie jakiś kontakt do Marka, wyjście na przechodzie tam pod Markiem. No to jest ważne. Właśnie, bo ja mam pytanie. Czemu pani w pierwszej kolejności jakby nagrywała takie filmy, bo mnie to ciekawi? Na pewniątkę pewnie. Dla Marka. Ja to nagrywałam dla Marka tylko i wyłącznie, żeby sobie potem oglądał i tęsknił za mną. Słuchajcie, to chyba jest normalne, że ludzie nagrywają takie rzeczy. Nie ma po co pytać, po co wszyscy to robią. No, na pewno większość, tylko się nie przyznają teraz, kurwa, no dobrze. Po prostu nieraz byliśmy na przykład pokłóceni, a ja mówiłam Markowi, żeby sobie w telefonie trzymał te filmy, nie zgrywał gdzieś tam, żebym miał zawsze, żebym mógł sobie tam zajrzeć, nie? I byliśmy pokłóceni i potem on nagle pisał, że właśnie otworzył mu się ten film i sobie ogląda, jak fajnie było mu ze mną. Ela, a może byś nagrała takie sexy wideoblogi dla fanów? Na Patronata. Zresztą muszę wam powiedzieć, że na mnie też to tak działa, bo ja akurat tych filmów sobie raczej do nich nie sięgam, no nie? Ale teraz byłam zła na Marka, że dopuścił do tego, że te zdjęcia się gdzieś wydostały i już po prostu... Byłam na niego bardzo zła i stwierdziłam, że już nie chcę go widzieć, nie? Ale te zdjęcia cały czas tam się pojawiały następne, no to chcąc nie chcąc oglądałam, co tam wyszło do tego internetu i wtedy sobie pomyślałam, że bardzo za nim tęsknię, że bardzo go lubię, że bardzo mi na nim zależy, że było cudownie, jak byłam z nim i mnie dotykał i po prostu... Każdy nowy film, który gdzieś tam wypływa, nie? To ja nie czuję żadnej złości do niego, tylko sobie oglądam i przypominam sobie, jak było nam fajnie razem. Z jednej strony tak jest mi przykro, że to się pokazało, ale zaraz następna myśl to jest taka, o rany, ale wtedy było fajnie. Elu, to jak? Widzowie będą mieli szansę na wideoblogi takie specjalne? Nie. Nie? Nie, niech Ela sobie tam nagrywa, nie wiem, no nie musicie chyba wszystkiego wiedzieć, co się tam dzieje w łóżku. Ale czy to wiesz, no, są ludzie, którzy kochają Elę, prawda? Ja mówię dobrym pomysłem OnlyFans, na tym zarabiać możesz jeszcze. Ela zawsze mówiła, że nie chce zarabiać na seksie. Ale ja nie mówię, że tam musi uprawiać seks. No, ale nie, no, tam się płaci pieniądze za to, o to chodzi. Może stawiać sobie zdjęcia i nie tylko uprawiać seks. Nie, artystyczne akty. Chętnie bym zobaczyła coś nowego.
Skoro jesteś fotografą, to coś artystycznego możesz wymyślić na tym OnlyFansie. Nikt nie mówi. Słuchajcie, coś na koniec fajnego chcę powiedzieć. Może tam jeszcze dodam jakieś osoby z podium i będziemy kończyć. Ja chyba na chwilę się położę spać, bo tak się czuję trochę zmęczona. Nie doszłam do siebie po tym live'ie wczorajszym. Jeszcze jedno pytanie. Dalej kochasz Markę? Panie Elu, a proszę powiedzieć, jak relacja z Markiem? Czy wszystko dobrze? Właśnie. Czyli dalej kochasz Marka, Elu? Chcielibyśmy wiedzieć. Elu, ale Marek mówił, że on ciebie też kocha i że on chce z tobą mieszkać, że mógłby z tobą mieszkać i zająć się Marysią. Daj odpowiedź. Czy Marek ma jeszcze szansę u ciebie? Tak, ja Marka uwielbiam. Tęsknię za nim bardzo, myślę o nim często, jestem na niego zła, że się teraz nie odzywa. Wybaczyłabyś mu wszystko? Tak. Nie chciałam nic mówić złego o nim. Jakby wyszło, że dotykał Marysię, też byś mu wybaczyła? O, Niciusiu, co to myla? Oczywiście, że tak. Witaj, Elu. Po prostu... Marysia jasne, że lubię Marka, zależy mi na nim. To chyba było widać na tych filmach. Nie? Marysia go lubi? A Marek się odzywa do ciebie? Marek potrzebuje przerwy. Marek się zdenerwował, załamał się trochę tym wszystkim, co się dzieje. Potrzebuje przerwy. Myślę, że wszystko się ułoży. A myślałaś może nad tutaj stworzeniem związku sakramentalnego z Markiem? Nie, my nie mamy żadnych planów związków, ale w każdym razie nadal go kocham. Poza tym, kolego, wiesz, że związek sakramentalny nie wchodzi w grę z racji tego, że Ela ma ślub kościelny z Andrzejem i nie można udzielić ślubu rozwodu kościelnego tak łatwo, bo może to tylko sam papież za jakimiś tam warunkami. No ja myślę, że Ela nie miałaby z tym najmniejszego problemu. Jeśli Marek by się teraz sobie oświadczył, to co byś zrobiła? Ale my nie mamy planów jakiegoś tam dłuższej znajomości, ale na dzień dzisiejszy, jak Marek nikogo nie ma, to mam nadzieję, że się zobaczymy po prostu na wiosnę znowu, że do tej pory się te wszystkie sprawy ułożą, że się zobaczymy w marcu albo w kwietniu. Jak myślisz, że potrwa to znajomość? Elu, a powiedz, jak ty się ogólnie dzisiaj czujesz? No, dzisiaj się trochę czułam źle, ale teraz w tym momencie się już zaczęłam lepiej czuć. No i dobrze, i tak trzymaj. Ela, piłaś coś dzisiaj? No, dzisiaj to chyba tak. A będzie dzisiaj stream? No, piłam kawę, sok pomarańczowy, wodę i herbatę. A ile tej wody, Elu, bo trzeba 2 litry dziennie pić? No to tak się staram mieć te 2 litry płynu. Wody dziennie. Czy wody? Wody, nie słyszałeś, kurwa, hejterze, wypierdalaj. Nie, przepraszam, ja po prostu mam strasznie słabe łącze i dlatego czasami przerywa na głośnikach. Hejter, jesteś i tyle. Nie hejtuj Eli. Na Elu, właśnie, pani Elu, można jeszcze zapytać? Każdy się martwi o Elę, nikt tu nikogo nie hejtuje. No, właśnie. Już się trochę uspokoiła atmosfera, nie? Ela, jesteś? Ela, mam pilną wiadomość, jesteś? Moment. Kto mlaska? Właśnie o to samo chciałam zapytać. Jo. Podziel się. Powiedzcie Maćkowi, żeby dołączył do serwera, bo chciałam mu dać administratora. Nie powiemy. Maciek, pracuj, kurwa. Kurwa.
A czy zacznie pani rekrutację nowych administratorów? Na razie nie mam żadnych zaufanych osób. No to może mnie pani wybrać. Mam dobre ja CV. Zaufany. Ja też. Też. W sensie ja ogółem wysyłałam edytowane zdjęcia na ten... Na kochani, ten słuchajcie, ja się na chwileczkę, jak chcecie to sobie tu siedźcie. Ja muszę na 3 minuty się wyłączyć, dobra? Dlaczego? Poczekacie na mnie? Ktoś dzwoni? Czekamy Elu na ciebie, będziemy tęsknić. Maciuś dzwoni. Muszę po prostu... Zaraz, wam dołączę tutaj do podium. Tylko kto was będzie tutaj wami zarządzał? A ja bym nawet... Ja bym mógł pomóc. Jak tu nie ma żadnego admina? No to może mi pani dać uprawnienia administratorskie, ja na razie popilnuję tutaj hołotę. Mi też, tak na chwilę. Już widzę, jak to robi. Będzie live na tym nowym komputerku? Kurde, muszę jakichś adminów tutaj wywołać do... To niech pani da po prostu komuś na te parę minut tyle. No przez parę minut raczej nic się nie stanie. No właśnie. W ogóle oświeci mnie ktoś, czemu tyle osób ma takie same profilowe? Spytaj się. Bo to są podstawowe te. Podstawowe podstawowe. No. Dobra, ja na chwilę muszę wyjść i poproszę tam administratorów, żeby przyszli tutaj, idę dobra? Krzydełka. No ale administratorzy chyba nie mogą. Cześć! Niech tu zostaniemy sami, bez administratorów. Czekajcie, napiszę do adminów. Tak, ja potrzebujemy administratorów, my tutaj jesteśmy grzeczni bardzo. No właśnie. Cześć, Ela! Ela idzie. Ela poszła. Tak przykro nam teraz jest.